Państwo. Dzień dobry Wam wszystkim. Mamy 33. turkusowe śniadanie 5.5.2021. Turkusowe śniadanie w Łodzi 33. Ja się nazywam Andrzej Woroszyło, jestem opiekunem lokalnym turkusowych śniadań. W Łodzi to jest rola taka trochę bardziej służebna, bym powiedział, i łącznikowa generalnie z turkusowymi śniadaniami całymi. Turkusowe śniadania są w całej Polsce, w tej chwili w 8 miastach, aktywnie w 6. Tak naprawdę ja i Magda jesteśmy turkusowymi aktywistami w ramach Łodzi, czyli tą grupą, która popycha, kręci, sama się inspiruje, ale też zapraszamy do nas. Turkusowe śniadania są po to, żebyśmy mieli okazję wszyscy porozmawiać na temat pracy w troszkę inny sposób. Nie tyle turkus jest najważniejszy tutaj, turkus jest pretekstem. Wcale nie musimy się zgadzać ze wszystkim, co jest w turkusie. Najważniejszy jest człowiek. I z takiego punktu widzenia tutaj wychodzimy. O. To tyle z mojej strony na razie. Dzisiaj pretekstem spotkania jest no COVID. Jakby nie było, rok minął ponad już. I COVID, a turkus w COVID-zie i COVID w turkusie. Czy coś z tego wynika, czy nie? Charakter spotkania, dyskusja. Ponieważ jest nas w tej chwili 7, to na jakieś pokoje nie mamy co się dzielić, będziemy sobie obgadywać, co jest. Tematy do obgadania są w ramach, już szukam tej strony w tej chwili. O, tutaj już udostępniam. O, w ramach slajdu i na razie póki co mamy taki ranking poprzez lajki. Pierwszy ogólny temat chyba to, czy w ramach działania w pandemii lepiej sprawdził się model turkusowy działania firmy, czy nie? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Potem, czy COVID wpłynął na kulturę organizacyjną i w jaki sposób? Potem praktycznie to samo, co przed chwilą wymieniłem na tym samym poziomie lajkowania. Jakie reguły, zasady, umowy podjęte w ruchu turkusu w organizacji sprawdziły się szczególnie w czasach zawirowań pandemicznych. No i potem mamy, jak radzić sobie z zatrudnieniem ludzi z genem turkusu w czasie COVID-a? Czy coś się zmieniło w waszym podejściu? Na czacie jest link tutaj do slajdu. Ja na razie zatrzymam udostępnianie tego. Każdy z was może wejść i zobaczyć. Tu mamy jeszcze chwilkę, żeby tam pogłosować i moja propozycja jest taka, żebyśmy tak dwa słowa może o sobie i z czym przychodzimy i z czym chcielibyśmy wyjść z dzisiejszego śniadania, jakbyśmy mogli tak podejść. Kto czuje, że chce się wyrazić, no to po prostu zapraszam. Jako taka rundka otwarcia. O. A ja mogę zacząć, bo tak naprawdę to ja zacząłem już. Dawaj. Tak więc wywołałeś mnie do tablicy jako pierwszego, ja nie miałem nic przeciwko, więc troszeczkę poopowiadałem, co się stało od naszego ostatniego turkusowego śniadania łódzkiego, na którym byłem. I w sumie na początku bardzo dużo się nie działo, a następnie bardzo dużo się działo. A z czym przychodzę, żeby przejść do meritum twojego zapytania i otworzyć rundkę. Więc przychodzę, nie mam zamiaru niczego, nie przyszedłem z zamiarem wyciągnięcia czegoś konkretnego z tego śniadania, natomiast na pewno każda inspiracja wzbogaci moją wiedzę na ten temat. Jutro jadę do klienta, będziemy rozmawiać o audycie, będziemy rozmawiać o generalnie, jak pracuje jego organizacja, nawet troszkę w kontekście turkusu, bo klient jest zainteresowany, żeby ten turkus wdrażać, a każda inspiracja, którą usłyszę tutaj, na pewno wzbogaci mnie jako menadżera, który będzie rozmawiał ze swoim klientem i ewentualnie już zacznę mu doradzać, co by można zmienić, w jaki sposób, w jakiej formie. Wasze doświadczenia na pewno pomogą mi być lepszym, skuteczniejszym, mądrzejszym konsultantem, menadżerem. Także po prostu chciałem usłyszeć opinie kolegów, koleżanek, które są na pewno bardzo doświadczone
w obszarze zarządzania turkusowego, ale nie tylko, bo zapisałem sobie twój cytat. Turkus jest pretekstem, ważny jest człowiek, który strasznie mi się Andrzeju spodobał, więc pewnie znajdę okazję, żeby gdzieś go napisać i cię zacytować. Wow. To jest pierwsze, już, pierwsze co wyciągnąłem i co jest dla mnie wartością. A od siebie pozostawię tyle, ile będzie wynikało z dyskusji, bo mam też swoje obserwacje. Przeprowadziłem kilkadziesiąt wywiadów pogłębionych z pracownikami, którzy się dzielili i co mógłbym wykorzystać jako wiedzę, żeby wrzucić w to spotkanie jako swój własny wkład. Jak na nich działa na przykład praca online'owa, na którą musieli się przerzucić praktycznie z dnia na dzień, i że bali się generalnie, niektórzy z menedżerów, niektórzy ze specjalistów bali się tego bardzo, a niektórzy wciąż się boją. Jedni czują większy, drudzy mniejszy dyskomfort. Wydaje mi się, że wszyscy spotkaliśmy się z podobnymi opiniami na ten temat, a ja swoimi z chęcią się podzielę i to będzie mój wkład. Także dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Jeszcze ktoś z nas chce się podzielić tym, z czym przyszedł i z czym chce wyjść? Mi się wydaje, że fajnie by było, jakbyśmy wszyscy się podzielili i zrobili sobie właśnie taką rundkę, taką pełną rundkę otwarcia. To może ja tak wrzucę, że ja cię jestem z ciekawością, bo śniadania takie wokół dyskusji zdarzają nam się rzadziej i to jest zawsze przyjemne, kiedy możemy podyskutować, bo mieliśmy kilka takich śniadań i to są zawsze bardzo inspirujące i bardzo ciekawe śniadania. Więc jakby ja dzisiaj przychodzę z ciekawością. To, co przynoszę ze sobą, to też pewne przemyślenia właśnie w wątku zmian, które wywołał COVID i tego, że nagle gigantyczne organizacje wszystkie przeszły na pracę online'ową i praca nie stanęła. Nagle okazuje się, że ludzie są odpowiedzialni i zaangażowani. No i jestem też ciekawa waszych spostrzeżeń, może macie jakieś inne doświadczenia, może widzicie gdzieś, że gdzieś może jednak praca stanęła i od czegoś to zależy, więc jestem ciekawa tutaj waszych przemyśleń i doświadczeń, a sama jakby mogę podzielić się swoimi. To tyle ode mnie. Super, dzięki wielkie. To ja się tu teraz odmutuję. No, we mnie jest ogromna ciekawość doświadczeń ludzi, którzy są w takich organizacjach, które uważają, że są turkusowe. W mojej pracy najważniejszy jest człowiek, bo pracuję z liderami, którzy mają jakieś aspiracje do turkusu. Mają bardziej, może bardziej nawet nie ten turkus jest dla nich jakimś symbolem czy wzorcem, ile sposoby współdziałania, współtworzenia są tym, do czego dążą. No, COVID bardzo dużo zmienił w funkcjonowaniu. Ale tak jak powiedziałaś, Magda, praca nie stanęła, praca stała się inna i chyba największą, to co najbardziej dostrzegam, to jest teraz to takie normalizowanie tej nowej normy pracy, tak żeby uzyskać współdziałanie w takim paradygmacie my współdziałamy, bo to jest też tak, że część ludzi świetnie zafunkcjonowała online i nawet wielu ludzi, takie mam wrażenie, wielu ludziom jest wygodniej pracować online z różnych względów i są ludzie, dla których to jest bardzo trudne i jest to dużym wyzwaniem. Zwłaszcza wtedy, kiedy nakładają się te wszystkie czynniki dodatkowe, jak konieczność pogodzenia życia domowego z pracą.
Także tu to jest po prostu tak mieszany koktajl, że nawet trudno mi to teraz uporządkować. Więc jeśli powiem o swoich oczekiwaniach, to ja mam taką ciekawość, co wy zauważacie, bo chciałabym bardzo zamapować to, co ja zauważam na tle tego, co wy zauważacie. No i chętnie podzielę się tym, co ja zauważam. Dziękuję. Super. Dzięki wielkie. Tak czekałem, aż Dorota się odmutuje, bo już byłem gotowy, także nie chciałem tutaj się wciskać. Co ja mogę od siebie powiedzieć? No tak, ciekawość jak zawsze, tak? Inaczej by mnie tu nie było. Też mamy, czy przeszliśmy, że tak powiem, ten okres przejścia do COVID-u jakoś tak w miarę, powiedziałbym nawet zaryzykował, dobrze. Może to też jest w związku z branżą IT, nie wiem, może jesteśmy jakoś bardziej przygotowani na taką pracę zdalną i tak dalej. Są oczywiście też jakieś rzeczy, które powiedzmy idą ciężej, są rzeczy, które idą lepiej. Także jeżeli będę mógł, to się podzielę jakimiś tam swoimi obserwacjami z naszej firmy. Też co mi przyświecało i tutaj, żeby była jasność, nie mam zamiaru tutaj hijackować spotkania w żaden sposób, ale to zatrudnianie dla mnie to jest coś takiego, zawsze był ciężki temat w branży IT i jestem ciekaw, jak wygląda to też u Was, czy coś się zmieniło, czy zmieniły się potrzeby zatrudniania ludzi w COVID-zie, czy nie. I jak ten COVID właśnie wpłynął na proces, czy zmieniliście coś, czy się zaadaptowaliście, czy nie wiem. Takie rzeczy mnie bardzo interesują i też nie wiem, czy będzie czas, miejsce na tę dyskusję. Jeżeli nie, to przy okazji może kiedyś tam coś udałoby się zrobić, a jak nie, to z chęcią podzielę się swoimi jakimiś tam obserwacjami i wysyłam, co macie do powiedzenia z Waszej perspektywy. Dzięki. Dzięki wielkie. Kamilo Olego, coś chcecie powiedzieć od siebie? Cześć, to ja tylko dwa zdania wrzucę. Ja przychodzę tutaj na spotkania śniadań turkusowych od krótkiego czasu, od niedawna. I zainteresowany tą ideą propagowania w dół odpowiedzialności i decyzyjności. I na swoją małą skalę staram się to realizować do tej pory bezwiednie, teraz może bardziej świadomie po wysłuchaniu kilku takich spotkań, bo pracując jako project manager mam jakieś małe zespoły, z którymi realizujemy wspólne tematy i intuicyjnie do tej pory zauważałem, że wyniki i korzyść z podzielenia się tą decyzyjnością, tą władzą w cudzysłowie są większe, jeżeli ludziom przekażą członkom zespołu, współpracownikom przekażę tą możliwość decydowania, czy też podejmowania decyzji, decydowania o tym, które decyzje mogą podjąć sami, a którymi chcą przyjść i się skonsultować, zanim zostaną one podjęte, zanim zostaną one wysłane do klienta. To mi się podoba, bo jak powiedziałem, intuicyjnie zacząłem to kiedyś stosować. Teraz szukam jakichś właśnie takich podstaw bardziej naukowych, bardziej jakichś uzasadnień w istniejących wdrożeniach, czy w jakichś badaniach. Także te metody lean management, czy właśnie turkusowej organizacji wydają mi się tutaj najbliższe temu, co staram się sam stosować. Natomiast trochę tutaj zaczynając temat zatrudniania w COVID-zie, mogę jeszcze dorzucić komentarz dodatkowy, tak tytułem rozgrzewki. Mianowicie ja akurat podejmowałem pracę nową w tym okresie. Pechowo się złożyło, że akurat skończyłem poprzednią dokładnie w momencie, kiedy rozpoczynał się pierwszy lockdown. I trafiłem do organizacji, trafiłem do firmy, która
no, pracowała już w tym momencie, kiedy się zatrudniałem na zajechowcu. Ale nie było to nic nadzwyczajnego w tej branży, w IT, no, choćby z tego powodu, że miała do tej pory ta firma, ma siedzibę w kilku miastach w Polsce. W związku z tym naturalne było to, że zespoły, które się tworzyły, zespoły projektowe, pracowały na odległość. A czy one fizycznie przychodziły do biur, ci ludzie przychodzili do biur, czy pracowali z domu, to nie ma żadnego znaczenia. I tak ten kontakt był tylko przez internet, tylko elektroniczny i na zasadzie coli, czy to głosowych, czy wideokoli prowadzony. Także nie było to żadną rewolucją. To było czymś dla ludzi całkowicie naturalnym. Natomiast wydaje mi się, że rewolucją staje się to dla samej organizacji, jako takiej struktury, ponieważ zaczyna ona w tej chwili, patrząc na to, że ludzie zadomowili się z tą pracą w domu, taka moron chyba, to nie chcą za bardzo wracać już do biur, to przekształcają open space w poszczególnych lokalizacjach w jakieś nowe przestrzenie. Czy to takie przestrzenie do integracji też, czy to z open space'ów, na przykład na jakieś hot deski, a pozostałą część na miejsca do spotkań grupowych. No coś, któryś widać, że szukają, jak zagospodarować tą przestrzeń, która się zwolniła. No i jeszcze to jest chyba do wypracowania. Więc bardziej widzę tutaj zmianę w organizacji, w zarządzaniu w firmie nad przestrzenią, którą się dysponuje, a nawet nie tyle zmianę w organizacji pracy czy wśród ludzi, którą COVID nam wprowadził. Super. Dzięki. I tyle na. Kamilo, z twojej strony jakieś dwa słowa? Czy tylko na podsłuchu będziesz? Okej, okay. Mamy jeszcze jednego gościa, który się tajemniczo nazywa. Tak, jest okej, okay, bez wprowadzenia. Tu ja już prosiłem o może bardziej zidentyfikowanie się, bo szczerze powiedziawszy, jedną z wartości bardzo ważnych w Turkusie, ale nie tylko, jest transparentność. Transparentność mówi też o tym, że wiemy, z kim rozmawiamy i wiemy, dlaczego rozmawiamy. W związku z tym, dlatego też ta rundka otwarcia dla nas wszystkich, żebyśmy wiedzieli dlaczego. A pierwsze też wiemy z kim, w związku z tym taka prośba o ujawnienie się. Bo szczerze powiedziawszy, milej nam się będzie rozmawiało, jeżeli wiemy z kim, bo jeżeli nie, no to szczerze powiedziawszy, ja będę zmuszony do tego, żeby powiedzieć do widzenia. Więc prośba o ujawnienie się, powiedzenie dlaczego, czymś podzielenie się, żebyśmy wszyscy widzieli, jaką wartość wzajemnie będziemy widzieć. Okej. Okay. W takim razie ja jeszcze dwa słowa. W takim razie to prośba o zastanowienie się tutaj, tak jest okej, bez wprowadzenia, czy? Dla mnie to dzisiejsze śniadanie to tak, jak też Magda powiedziała, ciekawość. Zobaczenia tak, jak my patrzymy z perspektywy COVID-u, co się pozmieniało, ale też druga rzecz. Dość często, i to dla mnie też jest wartość, dlaczego ja jestem w turkusowych śniadaniach, jest odczarowywanie, ale z drugiej strony mówienie, czym jest turkus, a czym nie jest. I ostatnio byłem na fajnych webinarach, tu Management 3.0 między innymi, z drugiej strony też w ramach jakiegoś innego podcastu, gdzie w jakichś tam wypowiedziach było powiedziane, nie no turkus, bo to taka swoboda, bo taka, nie, to nie działa. Jakaś firma próbowała wdrażać, ale nie, im nie wyszło, to poszło. I ja jestem bardzo czuły na takie uogólnienia, bo to nie turkus działa, to my jako ludzie działamy. I jeżeli ktoś mówi, nie, turkus to wolność i swoboda, tak jak kiedyś była mowa o agile'u, nie, to programiści to z chęcią, bo dokumentacji nie muszą robić, super. I to jest taka wolność, robią co chcą, to nie jest prawda.
Turkus to też nie jest wolność i swoboda rozumiana, robię co chcę i tyle. I to jest bardzo ważne i stąd też ten COVID i odniesienie się do turkusu dla mnie jest o tyle istotne, żeby też w ten sposób sobie uzmysłowić, czym tak naprawdę z punktu widzenia takiego trochę biznesowego jest, a czym nie jest turkus. Co nazywamy turkusem, a czego nie nazywamy turkusem. I to są takie te wymiary organizacyjne. Tam oczywiście w centrum jest człowiek, ale z tego patrzenia człowieka wychodzi, czym jest turkus. I taka ciekawość z mojej strony i chęć podzielenia się z wami, ale też usłyszenia od was, jak wy na to patrzycie, jak wy to odbieracie. O. I to jest taki pretekst dla mnie, dla dzisiejszego. No dobrze, to jeszcze raz chciałbym wrócić do tak jest ok, bez prowadzenia, to robimy w takim razie. Ja mam taką propozycję, bo rzeczywiście to, co przed chwilą powiedziałeś, jest bardzo ważne. Ja myślę, że ważne, żebyśmy sobie przywołali w tej chwili, czym jest, a czym nie jest ten koncept pod tytułem turkus, do którego dążymy na różne sposoby i tak, żeby każdy mógł siebie odnieść do tego wzorca. To jest taka propozycja. Co o tym myślicie? Dla mnie super. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałbym wrócić do naszego nie anonima, ale trudno powiedzieć jak. Czy ja nie do końca dobrze się czuję, jeżeli ktoś tutaj... O, dziękuję. W takim razie. No dobra, no to pójdźmy w kierunku tym, Dorota, o którym powiedziałaś, bo w ogóle czym jest turkus, tak? Tak z perspektywy każdego z nas, a potem przejdziemy do tych tematów turkus a COVID. Ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli ktoś ma coś przeciw i ma lepsze alternatywną propozycję, to teraz, a jak nie, to idzie. Okej, okay. To ja może akademicko, turkus zdefiniujemy jako takie trzy filary, tak? Jest to samo zarządzanie, bardzo ważne, znaczy ja jestem czuły na to i tutaj mam pewne dyskusje, bo dość często się mówi samoorganizacja. Nie, to jest samo zarządzanie. Samoorganizacja jest elementem samozarządzania. Samozarządzanie jest szersze. Jest pełnia, no i jest ewolucyjny cel. To są z punktu widzenia takich filarów te trzy dość istotne rzeczy. I diabeł tkwi oczywiście w szczegółach i teraz w definiowaniu, co rozumiemy pod pojęciem pełni, co rozumiemy pod pojęciem ewolucyjnego celu i tak dalej. To na razie chciałbym przestrzeń wam zostawić, a ja ze swojej strony podopowiadam, jak ja na to patrzę, ale to tak troszkę później. Rafale, dla ciebie, czym jest turkus, tak patrząc po tych trzech filarach? Co? Ja powiem, czym... Ja trochę tak to odwrócę, bo ja też ten turkus widzę bardziej, bardzo doceniam tę definicję, lubię ją, tak, ale ja to bardziej też widzę od tej strony człowieczeństwa, że tak powiem, czy ludzi, których mamy w zespołach i tak dalej. I dla mnie turkus, czym nie jest turkus, to jest taki niemarazm, tak to sobie zapisałem przed chwilą, tak, bo jakby pod spodem, co jest pod spodem tego niemarazmu, to jest właśnie takie branie odpowiedzialności. I dla mnie to branie odpowiedzialności to jest taka kwintesencja, przynajmniej ja to tak widzę, tak? To jest moja definicja turkusu. Branie odpowiedzialności za siebie, za zespół, za dociąganie tematów, zabranie tych tematów, zarobienie rzeczy, które wiesz, nam nie pasują, zmiany, nieczekanie, to wszystko jakby to rozumiem przez ten niemarazm, tak? Czyli no, ale taka, wydaje mi się, że taka potrzeba to jest właśnie taka potrzeba odpowiedzialności pod spodem i decyzyjności i właśnie nieczekania. Także ja widzę tak właśnie turkus, może to jest spłycona definicja, ale do mnie to bardzo przemawia. No i tyle. Nie będę tutaj się jakby rozwodził. Jak macie pytania, to z chęcią odpowiem. Ale ten brak marazmu to jest coś takiego, co, no, co mnie, że tak powiem, pcha, czy nie wiem, jakoś tak. Znaczy, to, co powiedziałaś, się zawiera właśnie w tym samozarządzaniu, gdzie w ramach samozarządzania generalnie nie ma jednego stałego lidera. Dość często niektórzy patrząc na to, ale jak wy działacie, jak nie ma lidera?
Ja ze swojego doświadczenia widzę, że to nie jest tak, że nie ma lidera. Wszyscy są liderami. To w drugą stronę, właśnie odwracając, że w danym momencie jedna osoba może pchać temat, bo jest zainteresowana, ona lideruje. W tym obszarze ona może być nawet, jak zespół powie, ok, ty bądź cały czas tym liderem, bo nam to wspólnie pasuje, bo to jest wartość, ale może być tak, że dzisiaj jest liderem w ramach danego tematu, ale jutro już nie. Znowu, to jest kwestia organizacji, samoorganizacji, ale też samozarządzania zespołu. Maraz tutaj jest niezbędny, żeby to działało, no nie? Ten niemaraz mi się też kojarzy z pełnią osobiście dla mnie, no bo wszędzie tam, gdzie wpadam w taką bierność, brak działania, zniechęcenie, no wszędzie tam przestaję realizować siebie, swoje cele, przestaję czuć swoją efektywność, nie? Dla mnie to tak sobie o tym myślę, bo jak ja myślę o turkusie, to dla mnie turkus to jest właśnie taka przestrzeń do autentycznego działania, że ja mam przestrzeń działać, mam przestrzeń wchodzić w interakcje z innymi, podejmować decyzje, współdziałać i to jest dla mnie turkus tak naprawdę i te elementy trzy, które tam wokół turkusu się pojawiają, one są bardzo ważne, bo no bo jakby, chociaż ja na, jakby są ważne i istotne, chociaż ja na nie jakoś mocno nie zwracam uwagi, one po prostu w momencie, kiedy mam przestrzeń działać i działam i osiągam efekty z innymi ludźmi, to mam poczucie, że te trzy elementy po prostu są, że my się samoorganizujemy czy samozarządzamy, my ewoluujemy nasz cel, sprawdzamy go, weryfikujemy, my jesteśmy tam w pełni, rozmawiamy ze sobą, dyskutujemy, dzielimy się swoimi potrzebami, obawami, więc dla mnie turkus to jest taka przestrzeń do realnego działania. Super. Ale to fajną rzecz właśnie tutaj Magda powiedziałaś, przestrzeń, bo z jednej strony Rafale to na poziomie człowieka, nie ma razu, działam, odpowiadam i tak dalej, ale z drugiej strony, żeby to było, to ta przestrzeń jest potrzebna, nie? To my wspólnie tą przestrzeń. Ja tak defaultowo założyłem, że ta przestrzeń istnieje, w sensie, że no, ale tak, masz rację, że to trzeba wysłuchać. Dość często mówimy, to organizacja ma nam to zapewnić, a ja wtedy mówię, hej, ale kto to jest organizacja? No, nie, to my jesteśmy organizacją, czyli w ramach tego samozarządzania, to my też, i to Magda super, tą przestrzeń sobie wspólnie wykreujemy. No więc właśnie, dotykacie tutaj tych takich najważniejszych rzeczy chyba. Samozarządzanie i przestrzeń, ta przestrzeń wypełniona psychologicznym bezpieczeństwem, że każdy jest w stanie tak naprawdę działać w pełni swojego twórczego potencjału, dopiero wtedy, kiedy czuje się bezpiecznie, kiedy może eksperymentować w bezpieczny sposób, licząc na to, że dostanie feedback, jeżeli będzie gdzieś błądził i dostanie go w takiej formie, która będzie do przyjęcia, którą będzie mógł przyjąć z godnością. Więc tu jest bardzo dużo takich elementów też kultury współdziałania. Dla mnie w ogóle, tak jak powiedziałam na wstępie, chyba najważniejsze jest to, czemu ma służyć koncepcja turkusu, dobremu współdziałaniu. Jeżeli tak zafetyszyzujemy, to znaczy to jest mój punkt widzenia, możecie się z nim nie zgodzić, ale ja się trochę obawiam takiego zafetyszyzowania turkusu jako jakiegoś świętego grala, bo tu nie tyle chodzi o to, żeby spełnić jakieś normy, które gdzieś ktoś napisał, ile chodzi o to, żeby budować dobre współdziałanie. Dobre współdziałanie w takim kontekście, że każdy czuje się współodpowiedzialny. To słowo współ, to działanie w paradygmacie my tu jest istotne. Więc jak mówimy o wolności na przykład, no to nie ma wolności bez odpowiedzialności. To jest dokładnie. Nie ma wolności samoistnej. Wolność samoistna prowadzi do chaosu. Wolność dopiero z odpowiedzialnością daje tę wartość, dynamikę, która jest wartościowa.
I jeszcze jeśli chodzi o samo zarządzanie, to co jest ważne, bardzo często patrzymy na organizacje tak szukając metod i środków, żeby stworzyć warunki do samozarządzania. Ono jest możliwe wtedy, kiedy ludzie potrafią sami sobą zarządzić najpierw. Czyli jeżeli są zorientowani na rozwój wewnętrzny i na rozwój swojego osobistego przywództwa, po to, by być współliderem we współdziałaniu. Tak się jakoś mi to wszystko łączy w jedną całość. To mi trochę też odpala to trochę takie podejście jak w gestalcie, nie? Że turkusowym się nie jest, turkusowym czy tam takim właśnie, tylko się, my stajemy się turkusowi, nie? Można by powiedzieć, że nawet jeżeli organizacja się ma już, nie wiem, wysoko ustawione te standardy współdziałania, transparentności i tak dalej, to oni cały czas się stają, w sensie, że cały czas są tu i teraz, budują swoją relacje, interakcje, że ciężko mówić o tym, że się jest turkusowym, tylko się ciągle tacy stajemy każdego dnia, wchodząc w interakcje ze sobą i budujemy tą przestrzeń. Tak jak mówisz, nie? To jest właśnie ta kwestia tej samoświadomości, tego wewnętrznego liderstwa, że ja podejmuję pewne decyzje, bo one wynikają z moich wartości uświadomionych, moich potrzeb uświadomionych, nazwanych, że to jest jakby kwestia wchodzenia w takie interakcje. I również tu dodam, i również z mojego wychodzenia na zewnątrz empatyzowanie. Bardzo ważny aspekt. Bez niego nie ma współdziałania w my. Mm-hmm. I ja mam wrażenie, że ten aspekt się na razie troszkę jest mniej dostrzegany, a on jest bardzo istotny. Znaczy w ogóle fajne, bardzo istotne rzeczy, Dorota, powiedziałaś bez dwóch zdań. Ja tam na czacie w ramach tego bezpieczeństwa psychologicznego zamieściłem nagranie ze spotkania Agile Warsaw, Warszawa, gdzie nasze koleżanki z turkusowych śniadań, czyli Paulina Koperska i Irena, mówiły z perspektywy pewnych ram socjokratycznych co do podejścia i co do właściwie krytyczności bezpieczeństwa psychologicznego, żeby z tego poziomu pójść dalej. Bardzo zachęcam, a dziewczyny bardzo fajnie opowiadają o tym i to potwierdzam, Doroto, to niesamowite. Druga rzecz, którą powiedziałaś bez dwóch zdań, to nieważne gdzie, czy w turkusie, to po co? Po co my to robimy? Tak troszkę przeskoczyłem, Michale, do tego, co mówiłeś, że tam firma, w której będzie wdrażany turkus. Po co? Zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na po co i wdrażamy pewne rzeczy po coś, ale to z firmą tam, jak będziesz rozmawiać, to będziesz wiedział jak. I to niesamowicie ważne, Doroto, co powiedziałaś. Ja często jak słucham Scrum Masterów albo liderów różnych i tak dalej, którzy mówią, no i oni, ja i oni. No nie, kurza, stopa. Jeżeli mówimy w ten sposób, to w jaki sposób się... A to są tacy sami ludzie jak ja. Dlaczego ja mam mówić ja, a oni? Jeżeli buduję zespół, to jestem w tym zespole. To my. Po prostu my. I to trzeba się nauczyć. Przestawienie ja na my. To jest niesamowicie ważne. I nawet u bardzo doświadczonych osób często ja łapię coś takiego, że no i oni czegoś to, oni coś tamto, oni... No nie. To my jest bezwzględnie, no, niesamowita wartość właśnie w słowie my i pokorę też się chwyta wtedy. To moim tutaj zdaniem wielkim. Tu jeśli mogę coś dołożyć, jest bardzo ważne świadome wchodzenie w ten paradygmat my. To nie jest tak, że on się nam odpala sam nie. Albo nie. To jest pewna praca mentalna, którą trzeba wykonać. Po jakimś czasie wchodzi w nawyk i się odpala, ale to nie jest coś, co jest skądś dane. Bo niestety jesteśmy wychowywani w takiej
kulturze oddzielenia, w której to ja jest bardzo silne, tak? Ale też to... A ja powoduję, że powstają oni. Ale też to, co jakby mówiąc o tym paradygmacie, my też mocno się do tego odnosi koncepcja self-regu, która mówi o działaniu w stresie, nie? Że jakby to ja społeczne jestem w stanie odpalić wtedy, kiedy ja mam komfort i fizjologiczny, i każdy inny, ale też taki właśnie bezpieczeństwo, zaufanie i tak dalej, że ten paradygmat, on się też jakby z niczego nie bierze, że on musi mieć swoją bazę. Czyli budowanie określonej kultury. Tak. Bezpieczeństwa. Ja mam pytanko do Was. O, przepraszam, nie chciałem się wtrącić. Mam pytanko, bo mam dużo przemyśleń oczywiście swoich. Bo tutaj mówimy my i mówimy świadomość i bla, 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 all this, znaczy te wszystkie, że tak powiem, dobre rzeczy. Ja mam pytanie, jak widzicie, bo zanim, mi się wydaje, że zanim będziemy mieć my, to musimy mieć ja, w sensie, że ktoś naprawdę musi mieć tą samą świadomość, moim zdaniem, tak, zanim jest w stanie się przełączyć z tego trybu ja na my, w sensie, czy z waszego doświadczenia macie sytuację, gdzie mamy my, a nie mamy ja, czyli nie mamy tej samej świadomości, czy to jest dla was zawsze połączone? Ja się nie spotkałam z takim. Ja myślę, że to, co Dorota powiedziałaś wcześniej, zaczynamy od siebie, od przepracowania w sobie. Czyli tak, pracując nad sobą, wydobywamy swoje ja i sobie uzmysławiamy, co to znaczy ja dla mnie. Schodzimy tutaj, może Rafale też na poziomie tu, może Magda powiedziałaś o gestalcie, Rafale wcześniej mówiłeś o NVC, schodzimy do zrozumienia swoich potrzeb, tych potrzeb. I jak to zrobimy, to my potem wspólnie jest wartością, bo to co jest sumą wszystkich ja. A jeżeli ja nie będę miał swojego uświadomionego, to moje ja, mimo tego, że mówię my, nie daje wartości w ramach my. Przepraszam, tak trochę. Zdecydowanie. Ja bym dodała jeszcze taki krok pośredni w tym procesie rozwojowym, bardzo ważny. Samopoznanie jako baza i potem jest taki drugi krok bardzo ważny, to jest dostrzeganie, jakby poszerzanie tej samoświadomości poprzez dostrzeganie kawałków siebie, których jeszcze nie znamy, w innych. I to jest taki początek do uczenia się empatyzowania, bo tylko wtedy możemy przejść do tego, żeby dostrzec, co nas łączy, a co nas różni. I w związku z tym, w czym powinniśmy mieć uważność podczas współdziałania. Dlatego, że podczas współdziałania jednakowoż mamy różne sposoby myślenia, różne potrzeby na wierzchu i żeby dobrze współdziałanie zabrzmiało, to trzeba działać z tą świadomością tego, co nas łączy, a co nas odróżnia i co powinniśmy we współdziałaniu uwzględniać. I ten trzeci krok jest dopiero tym pojęciem my, bo my tworzymy, tak jak powiedziałeś, Andrzeju, sumę ja, tylko że w momencie, kiedy poszerzymy rozumienie swojego ja o to przeglądanie się w lustrach innych, dopiero możemy mówić o takiej pełniejszej samoświadomości. Ja też tak myślę o tym, że bo jakoś ostatnio tak mocno zgłębiam tą koncepcję self-regu i tam bardzo mocno autor odnosi się do takiego słynnego testu z piankami marshmallow, gdzie tam dzieciaki mają odczekać ileś czasu, żeby nie wziąć pianki i dostać za chwilę większą gratyfikację. I bardzo fajnie on o tym mówi i pisze, że bardzo często myśląc o ludziach sukcesu, którzy działają efektywnie z innymi osobami, myślimy sobie o ludziach, którzy mają wysoki poziom samokontroli, czyli potrafią kontrolować swoje odruchy, reakcje itd., itd. Natomiast on tutaj, ten autor, bardzo mocno mówi o tym, że to nie jest kwestia samokontroli, tylko samoregulacji, że te osoby, które mają
umiejętności efektywnego działania, współdziałania, powstrzymywania stresu, słuchania innych, pomimo tego, że coś mi się, nie wiem, nie podoba w tym, co inni mówią. To nie są osoby, które świetnie się samokontrolują, tylko to są osoby, które są bardzo świadome siebie, swoich potrzeb, które potrafią w odpowiednim momencie zadbać o swoje potrzeby, postawić granice, wyregulować siebie i jakby wtedy jest im łatwo wchodzić w interakcje ze światem i osiągać efekty, więc no ja sobie myślę, że tak jak tutaj mówicie, że nie ma ja bez my i nie mamy bez ja, że jakby to są dwa elementy, które musimy nauczyć się wypracowywać. Tak, dla jasności. Ja tylko jedno zdanie, Rafał. Warto przykleić. Samokontrola, samoregulacja, samoświadomość. Taka fajna droga, no powiem ci, do takiego głębszego przemyślenia. O, to tylko tyle chciałem na razie. Ja tylko tak do uzupełnienia, w sumie nie oczekiwałem innej odpowiedzi, tak? Ale jakby zaczęliśmy od razu mówić o tym my, chciałem się upewnić, że wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, o ja, tak? To pytanie kontrolne. Dzięki. Przy okazji, w ramach tego, co Dorota powiedziałaś, to znowu w ramach takich pewnych narzędzi bądź rzeczy, które stają się bardzo istotne w używaniu, to jest feedback. Czyli to lustro, czyli świadome dawanie sobie informacji zwrotnej, a nawet w pewnym momencie nie tyle świadome, ale już po prostu przy okazji taka postawa, właśnie to empatyzowanie, nastawienie na wzajemne wspieranie i dawanie takich rzeczy, które są dla nas wartością i z drugiej strony bycie otwartym na przyjmowanie tego, bo dość często jesteśmy nauczeni, że jeżeli ktoś ma do nas coś i to coś nie brzmi fajnie, to znaczy, że chce nam zrobić i się ustawiamy obronnie, a nie na zasadzie, to ja to przyjmę, bo to jest prezent dla mnie, on na pewno jest dany w dobrej wierze i to coś dla mnie będzie znaczyło. Czyli musimy się nauczyć zarówno jak chcemy nauczyć zarówno dawania, jak i brania informacji zwrotnej i wtedy to jest to lustro niesamowite. Przy czym to musi być taki feedback, moim zdaniem, w duchu NVC, nie? Czyli tak jak mówił Marshall Rosenberg, nie tutaj, że ja ci daję taką pieczątkę zaakceptowane, zaaprobowane i możesz iść dalej w świat, tylko bardziej docenione, zauważone, bo to wpłynęło pozytywnie na mnie, nie? Albo źle na mnie to oddziałowuje, potrzebuję, żebyś zrobił coś innego, żebyś zrobił to we współpracy ze mną inaczej. Więc jakby to jest dla mnie też ważne, bo niestety bardzo często my słysząc feedback się usztywniamy i schodzimy do poziomu laurki, którą komuś wystawiamy, albo takiej właśnie jednostronnej informacji podoba mi się, nie podoba, a to nie jest kwestia podobania, tylko właśnie kwestia tutaj mogę z tobą działać efektywnie, tutaj nie mogę, jak tu jest mi łatwo, tu jest mi trudno, nie? A tu jest ta jedna z rzeczy, która bardzo jest istotna w NVC, że nie mówimy ty, tylko mówimy wtedy z poziomu ja. Co to dla mnie znaczy. Tak. To jest ta niesamowita wartość. To wracamy, Rafale, do tego, co też o co się zapytałeś. To zaczynamy mimo wszystko od tego ja, co ja czuję, jak ja to odbieram, tak? I uciekamy od tej tak zwanej oceny, której niestety przez całe życie się uczymy oceniania wszystkich wokół. To, co Magda powiedziała, bardzo ważne właśnie w duchu NVC, czyli mówienie o tym, jaką potrzebę to u mnie zaadresowało, dzięki czemu też ułatwiamy to wzajemne rozumienie swoich potrzeb, które jest bardzo istotne we współdziałaniu. Czyli jeśli mogę się włączyć na chwilę i zapytać, znaczy jest to jeden z filarów, nienazwanych filarów, natomiast według mnie filarów środowiska zarządzania turkusowego. Zapytałeś, dlaczego ja to nazywam wdrażaniem turkusu? Dlatego, żeby to bardzo prosto nazwać, tak? To jest dla mnie tak naprawdę to, że ja robię turkus, robię wademekum turkusowego menadżera, że wdrażam kogoś turkus, to nie dla każdej innej firmy ten turkus ma prawo wyglądać inaczej i to środowisko ma prawo wyglądać, być troszeczkę inne. Niekoniecznie tak turkusowe, jak opisał Lalu, natomiast generalnie chodzi o to, żeby nazwać, tak? Ale wracając do feedbacku i chciałbym zapytać, jest to szalenie istotne i wielokrotnie się spotykam w życiu i mocno na to zwracam uwagę, czy też w kontekście samego badania turkusów w firmach, kiedy firmy, które nad samozarządzaniem już pracują kilka lat,
i twierdzą, że są tymi trailblazerami w Polsce, wciąż mają problem właśnie w obszarze udzielania i odbierania feedbacku, bo to, co wspólnie zauważyliście, ja również jestem zdania, że udzielanie i odbieranie feedbacku daje komplet tak naprawdę, nad którym należałoby pracować. Samo udzielanie feedbacku, samo udzielenie prawidłowego feedbacku bez świadomości drugiej osoby, że to jest prawidłowy feedback, niejednokrotnie, nawet nie tyle ja mam osobiście takie doświadczenia, że osoby niekoniecznie się wycofują i bronią, ale wręcz kontratakują. Że słuchaj, prosty przykład z wczoraj, ja do żony. Kochanie, popatrz, znowu nie zamknąłeś drzwi, znowu nie zamknąłeś drzwi w szafie, a prosisz, żebyśmy zamykali. Widzisz, ja już się nauczyłem i zamykam. A wcale, że nie, ty na przykład nie zamykasz okien, a mówiliśmy o tych oknach i wczoraj nie wyniosłeś śmieci. Pamiętasz? I teraz przenosząc to właśnie, chciałem udzielić feedbacku, potem oczywiście o tym porozmawialiśmy, ale generalnie chciałem udzielić feedbacku po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. Może pewnie zrobiłem to w niewłaściwy sposób. Kolejnym moim pytaniem jest, słuchajcie, dajcie mi parę linków, żebym się nauczył udzielać feedbacku, bo wydaje mi się, że odbierać, bardziej potrafię odbierać feedback niż udzielać wciąż. Natomiast zmierzam do tego, że ja się spotykam wręcz z kontratakiem, że w momencie, kiedy zwracam na coś uwagę, czy w prawidłowy, czy w nieprawidłowy sposób, nie, ja to robię intuicyjnie i na pewno intonacja mojego głosu, na którą mocno w tym momencie zwracam uwagę, nie ma być pretensjonalna, nie ma być ganiąca, ten głos ma być łagodny, ten głos ma być przyjazny, ten głos ma być taki zwracający uwagę w takiej, mówię o intonacji, bo nie wiem, czy forma zdania jest prawidłowo, zgodnie z naukami NVC udzielone, bo tego nie jestem w stanie ocenić, bo nie śledzę NVC już jakby, jeszcze nie dotarłem do tego momentu, ale łagodnie zwracam uwagę, to pewnie też, nie wiem, czy to jest, udzielam feedbacku w formie grzecznościowej, zwracając uwagę na to, jak się z daną sytuacją czuję i z reguły dostaję odpowiedź, a ty to na przykład śmieci nie wyniosłeś. I co? Gacia. No i teraz co, jak to skomentujecie? Bo jestem bardzo ciekawy. Ja tak podesłałam też taki filmik na YouTubie, są 4 odcinki. To jest oryginalny warsztat Marshalla Rosenberga, gdzie on uczy on NVC. Tam warto obejrzeć całe te 4 odcinki, bo on jakby wprowadza do NVC, pokazuje ten język. I też pięknie mówi o tym właśnie, jak ten feedback w języku NVC brzmieć powinien, ta informacja i to bycie w kontakcie, bo tam nie chodzi właśnie, bo ja też mam trudność z tym słowem feedback, że jak my słyszymy feedback, to słyszymy właśnie taką jednostronną informację, na którą potem się reaguje, a ty, bo coś tam. Dla mnie to jest jednak takie bycie w kontakcie, nie, że skontaktowanie się ze sobą, ale to, co też pięknie mówi NVC, ta prośba, którą my na koniec wystosunkowujemy do drugiego człowieka, to jest tylko prośba. On ma prawo powiedzieć nie. Nie zgadzam się, nie zrobię tego, nie spełnię tego i ja muszę to przyjąć. I to jest też taka rzecz, z którą mamy taką trudność feedbacku, że ludzie często mówią, feedback nie działa, bo ja mu powiedziałem, on nie zrobił tego, co ja chciałem, nie? I to też nie jest feedback moim zdaniem, bo feedback to jest taki tak naprawdę ciągłe bycie w kontakcie i ciągłe budowanie swojej relacji z drugim człowiekiem, próbowanie z różnych stron. Czasami jest tak, że po prostu nam coś po prostu zwyczajnie nie odpowiada, ale jeszcze do końca nie wiemy co chcielibyśmy w zamian, ale to też jest dla mnie już rozpoczynanie takiej rozmowy o tym, że coś mi nie pasuje, jeszcze nie wiem co, może ty też mi jesteś w stanie to pomóc i odkryć, więc no ta sytuacja, którą opisałeś gdzieś tam, no jak biorę sobie ją tam do analizy, no to pewnie ten sposób czy forma, jak ją skonstruowałeś, mogła jakby zbudować tą postawę obronną twojej żony, tylko to jest kwestia tego, że no czasami tak będziemy komunikować i czasami nam się nie uda powiedzieć w języku takim metodycznym i dobrym. I co z tego, nie? Najważniejsze jest to, żeby na końcu drogi gdzieś się umieć odnaleźć i umieć się porozumieć. Ja chciałem powiedzieć, że... O, przepraszam. Przepraszam, już skończyłam.
Ja chciałem powiedzieć, że ja mam wrażenie, że w NVC, znaczy to jest też taka moja opinia, powiedzmy, że w NVC nie ma czegoś takiego jak feedback, że to jest dla mnie po prostu taki sposób komunikowania komunikacji, się. Powiedzmy, które daje ci takie, znaczy ten sposób daje ci takie narzędzia, które po prostu ułatwiają, mogą ci pomóc, bo to wszystko od nas zależy, tak? Skomunikować się w sposób taki, który może przynieść lepsze rezultaty niż taka, powiedzmy, normalna rozmowa, nie? I tutaj myślę, że te linki źródłowe Marsha Rosenberg, tutaj nic dodać, nic ująć, także też polecam. I co jeszcze chciałem powiedzieć, bo jakby powiedziałeś też, tak trochę zjeżdżamy na te tematy NVC, to niedobrze, bo mogę gadać, ale to, co powiedziałeś też o tonie głosu, tak, to ja myślę, że to też nie jest tak. W sensie, że ton głosu, to możesz się wywrzeszczeć i to będzie, może być dalej NVC. W sensie, że to nie polega na tym, że ty będziesz zawsze spokojny, zawsze opanowany, zawsze będziesz, wiesz, przetrawisz, co w tobie siedzi. Nie, te emocje zawsze będą w tobie moim zdaniem. Znaczy, ja jestem takim cholerykiem, tak, także mi jest bardzo ciężko, że tak powiem, opanować emocje, ale mam jakby narzędzia, które pozwalają mi w jakiś tam sposób wypowiedzieć się, czy spróbować wypowiedzieć się tak, żeby kogoś tam, powiedzmy, nie zranić, tak? Także, no, polecam te cztery odcinki, powinno ci to dać taki może lepszy obraz, wiesz, jakbyś potrzebował. Ja też polecam. Jakbym mógł tylko krótko Rafała skomentować, bo to jest coś, co zauważyłem i co sprawdza mi się generalnie w życiu. Miałem taką krótką historyjkę, opowiem niedługą. Byłem kiedyś w Azji, zarządzałem sprzedażą na rynkach azjatyckich i wracając z podróży służbowej naprawdę tak wściekły, a ja potrafię być wściekły, tak wściekły na wszystko, na klientów, na lotnisko, na dystrybucję, na wszystko, wszystko. Musiałem się wyładować i słuchajcie, poszedłem na lotnisku w Tajlandii, w Bangkoku, poszedłem po kawę i Tajlandczycy oferują, jak poprosisz o kawę, to dostajesz białą kawę, bardzo słodką, z lodem w środku, a ja tego nienawidzę i nie wypiję. Więc zawsze tłumaczę, poproszę czarną kawę bez mleka, bez cukru, bez lodu i bez niczego, tylko czarna kawa, czy ja mogę dostać? I pani mi powiedziała tak jak najbardziej i przyniosła mi, słuchajcie, białą kawę z lodem, ze słomeczką i na 100% tam było mnóstwo cukru. Więc ja generalnie prawie eksplodowałem i tu i pytam, nie będę wrzeszczał, kulturalny człowiek na lotnisku, ale we mnie buzuje, dlaczego dostałem taką kawę? Ja jestem taki wściekły na tą sytuację. Proszę mi wytłumaczyć. I wyszło 5 pań z zaplecza, które uśmiechały się do mnie najszerzej jak tylko można, chichotały się do siebie, pokazywały paluszkiem, jaki zdenerwowany pan, jaki jest po angielsku i mówi, o, dlaczego jesteś taki zdenerwowany, przecież przyniosłeś mi ciekawe. I ten pocisk emocji z drugiej strony, którą dostałem, ten uśmiech, ta radość w oczach tych dziewczyn i na twarzach, jak ja to zobaczyłem, po prostu stwierdziłem, nie no, dziewczyny, jesteście wspaniałe, kawa jest super, może jej nie wypiję, ale generalnie jestem wam mocno, mocno wdzięczny, że jesteście tak, jak jesteście. I sobie poszedłem całkowicie rozładowany, całkowicie zadowolony, z bananem na twarzy i z myślą, kiedyś wykorzystam tą sytuację na szkoleniach. Emocje. Jak można zwalczyć tą agresję w sobie, którą się ma zbudowaną? Jak sobie z tym poradzić? Właśnie w ten sposób. Myślę, że nie zwalczasz, nie? Tylko to musisz jakoś, właśnie tak jak powiedziałeś, przetrawić i zaakceptować, przełożyć na coś innego, nie? To jest takie, taka reakcja, którą generalnie ja również ją wykorzystuję osobiście, jak dostaję z drugiej strony, rozmawiam z kimś i dostaję z drugiej strony agresję, to nauczyłem się, żeby reagować na tą agresję maksymalnie dużym uśmiechem i wręcz takim, okej, ja wszystko rozumiem. Świetnie, porozmawiajmy bardzo proszę jeszcze raz. I to też z drugiej strony widzę, że emocje idą w dół, że jest wesoło, że jest zrozumienie, że nie ma agresji z tej drugiej mojej strony. Staram się nie odpowiadać agresją na agresję. O ile o tym myślę, bo nie zawsze oczywiście zdaję sobie, ale ta sytuacja nauczyła mnie, żeby w jaki sposób można łagodzić ten agresywny, nazwijmy go feedbackiem z drugiej strony w różnego rodzaju okolicznościach. U mnie działa, jest świetne, żona mnie zaatakowała, ja wstałem, uśmiechnąłem się, pośmiałem się, pośmialiśmy się, przytuliliśmy się, buzi, gra muzyka. A zapamiętaliśmy, żeby te drzwi zamykać, a ja, żeby pamiętać o tych śmieciach.
I sytuacja generalnie zakończyła się w moim odczuciu bardzo pozytywnie, mimo że ten feedback dostałem taki, a ty tamto. Więc można to odkręcić, przekręcić, można, tym bardziej, że emocjonalne sytuacje pamięta się bardziej. Więc okej, to tak ode mnie. Okej. To wróćmy na chwilkę jeszcze do turkusu, bo powiedzieliśmy, taką rundkę zrobiliśmy, czyli mamy te trzy filary, natomiast przytrawiliśmy poprzez swoje spojrzenie. To co Rafale powiedziałeś, to niesamowite właśnie niemarazm. Magda mówiła o przestrzeni, ty Doroto mówiłaś o tej o tym po co i o tym empatyzowaniu. I to się przekłada, no jakby nie było, na to samozarządzanie jeszcze raz, pełnię i na ewolucyjny cel. Czy jeszcze chcemy coś dodać do tego w ramach zrozumienia większego, takiego przez siebie, bo każdy z nas ma swoje zrozumienie i to jest super, bo to nie musi być jedno. Taka ciekawostka, bo tutaj dość często mówimy o Agile'u, że Agile, kiedyś się mówiło, nie, Agile to jest zieleń, to nie jest turkus, w ramach podejścia takiego całościowego, podejście agile'owe staje się trochę turkusowe, zresztą teraz może nie tyle agile, co w Scrumie, bo Scrum z jednej strony to jest agile, z drugiej strony raczej korzenie ma linowe. Ostatnio w ramach aktualizacji tak zwanego Scrum Booka właśnie nie mówi się o samoorganizacji zespołów, tylko o samozarządzaniu zespołów. I to było to zrozumienie. Jest takie troszkę mocniejsze pójście w taką pełnię świadomości i zespołowości, że to nie jest tylko dev team, ale to wszyscy, którzy są wokół. To taki trend z boku. Dobra. Czy przechodzimy do któregoś z tematów? Bo ja na chwilkę w takim razie jeszcze raz screen tutaj. O, aktualnie cały czas jest ten temat, czy w ramach działania w pandemii lepiej sprawdził się model turkusowy działania firmy, czy nie. Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Natomiast tutaj jeszcze ten temat twój, Rafale, jest, i co do którego chciałbyś bardziej pogadać, jak radzicie sobie z zatrudnieniem ludzi z genem turkusu w czasie COVID-u? Czy coś się zmieniło w waszym podejściu? I pytanie tutaj do nas, do którego, abstrahując od tych lajków, który z tych tematów chcemy wziąć pierwszy na tapetę? Tak, pogadać przez pierwsze 15 minut teraz wokół niego. Ja bym się przychylił do tego, bo może być ciekawszy, ale krótszy. Bo jak wejdziemy w ten na początku, to możemy go nie skończyć. Czyli jak wejdziemy, czy w ramach działania w pandemii lepiej, to jest temat rzeka. A jakbyśmy może zaczęli od tego tematu, Rafale, który ty podałeś, jak radzicie sobie z zatrudnieniem ludzi z genem pokutu w czasie COVID-a? Czy coś się zmieniło w waszym podejściu? To może być prostsze. Możemy zacząć od tego tematu? Nie będę mówił, że tak, ale tak. To pytanie tutaj do Doroto, Michałek, Kamilo. Jasne. Do was. Czy coś przeciw macie? O, może w ten sposób. Ja nie mam nic przeciw, tylko nic nie wniosę w tym temacie. Znaczy ale bardzo chętnie posłucham. O. Znaczy, ja nie wiem, czy dużo wniosę. Miałem przyjemność, byłem interim dyrektorem handlowym, który miał budować dział handlowy w firmie tuż bezpośrednio przed COVID-em. Także praktycznie już pracowałem jako dyrektor handlowy 2 miesiące. Zacząłem w grudniu 2019, ale to był taki wstęp. Także praktycznie zacząłem w styczniu 2020. Styczeń, luty, marzec, w kwietniu przyszedł COVID i miałem dwie rekrutacje, ale osobiście przeprowadzałem te rekrutacje w sposób klasyczny. Wtedy jeszcze w sposób klasyczny przeprowadzałem. Druga, więc nie bardzo jestem w stanie się odnieść do różnic. Sam byłem też, prowadząc wywiady pogłębione teraz w tej firmie, z którą współpracuję, tam miałem wywiad pogłębiony z 3 osobami, które były rekrutowane w czasie COVID-u i
Okej, spotkałem się bardziej nawet z dyskomfortem w kontekście wprowadzania, jak te osoby czuły się, będąc wprowadzane do organizacji, niż w sposobie ich rekrutacji. Także na sam sposób rekrutacji generalnie też wyglądał klasycznie, że tak powiem, z tego wywiadu wynikało. Natomiast trudności dalej były zauważalne i sygnalizowały mi te osoby trudności w kontekście, że lepiej by się czuli, będąc wprowadzanym w swoje obowiązki, gdyby mogli mieć bezpośredni kontakt z osobą już na danym stanowisku, z którą współpracowały, czy też z liderem danego zespołu, prawda? Że trudno jest po prostu dotrzeć do informacji, którą by się chciało mieć. Dużo łatwiej jest zadać pytanie osobie siedzącej w tym samym pokoju, żeby móc pójść dalej z procesem, niż zadzwonić do tego kogoś, dostać SMS-a zwrotnego, zadzwoń, później nie mam czasu. Potem już nie chce się dzwonić z pierdołami, samemu się szuka odpowiedzi na pytania. Nie ma, jeżeli nie ma, a ja akurat współpracuję z firmą o takiej średniej wielkości, gdzie te prace nie są sprocesowane i nigdzie nie są umieszczone online-owo, żeby można sobie proces sprawdzić i się samemu nauczyć. Więc no bardziej te problemy związane właśnie z brakiem kontaktu osobistego z osobą, która ma mnie wprowadzać w obowiązki, z liderem, niż z samym procesem. Generalnie procesy były prowadzone w sposób klasyczny. Mało wnoszę, a może odrobinkę. A ja najpierw bym, Rafale, tobie zadał pytanie. Jak radzisz sobie z zatrudnieniem? To pierwsze pytanie, zatrudnienie rozumiesz jako rekrutacja plus onboarding, czy razem, czy tylko jedno z tych? Bardziej rekrutacja. Onboarding to myślę, że to jest kwestia techniczna, nie? Dla mnie przynajmniej. A druga rzecz, ludzi z genem turkusu. Co rozumiesz pod tym pojęciem ludzi z genem turkusu? Okej, co rozumiem? To rozumiem te moje definicje, w sensie mamy jakieś tam oczekiwania w naszej firmie odnośnie dopasowania, że tak powiem, ludzi, których zatrudniamy, tak? I tutaj są te elementy kultury, elementy jakieś takie, no nie wiem, friendliness, nazwijmy to, tak? Że coś tam gra. I do tego też jakby oczekiwania, zwłaszcza dla bardziej doświadczonych osób, bo mi się wydaje, że z takimi ludźmi, powiedzmy po studiach, czy z juniorami, jak to nazywamy, tak, w IT, jest troszkę łatwiej, bo można ich jakby no podbudować, pokazać, co jest dla nas ważne, też te elementy kultury wchodzą i tak dalej. Natomiast z osobami, które mają jakieś tam doświadczenie na rynku pracy, zwłaszcza w IT, ten gen turkusu może być, a może go nie być. I dla mnie to jest właśnie ta część, ta niemarazmowa, branie odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. Że jakby ciężko to normalnie jakby znaleźć ludzi, którzy mają ochotę działać w takim modelu. I moje pytanie było, czy właśnie w związku z COVID-em, nie wiem, Andrzej, czy ty zatrudniasz ludzi, czy nie, tak. Jaka jest duża jest wasza organizacja, czy nie wiem też na co zwracać uwagę w tym recruitingu, bo nasza firma jest takiej średniej wielkości, łącznie z zaokrąglonym 150 osób i to nie jest jakiś tam duży element, ale jakby już na etapie rekrutacji my dobieramy osoby, które jakby spełniają te warunki, powiedzmy, ja to nazywam ten gen turkusu, tak, ale które mają coś, na czym nam też zależy, nie? Taką otwartość na pomysły i tak dalej, i tak dalej. Także jest ciężko, a teraz jest jeszcze ciężej. I byłem ciekaw waszej opinii po COVID-zie, jak to wygląda, czy z COVID-em, czy macie jakieś przemyślenia. Tak. Generalnie rynek wcale nie jest łatwiejszy, jeżeli chodzi o zatrudnianie, bo ja też jestem na rynku IT, ja mam zespół około 40-osobowy, w firmie około 160-osobowej. No to podobnie. Więc jeżeli poszukujemy jobowców, a poszukujemy, to jest dramat, jeżeli chodzi o w ogóle wzięcie na pokład regularów, nie mówiąc o seniorach. Natomiast czy sam COVID zmienił coś w naszym podejściu? Nie. W ramach, no jedyna zmiana to jest przejście na online'owość, a nie na offline'owość. Generalnie nie ma problemu ze spotkaniami na Teamsach czy na Zoomach i tak dalej. Nie ma problemu w tej chwili do takiego potem weryfikacji technicznej też właśnie na tym poziomie. Dla mnie dość istotny jest sam proces. Ja dość mocno odchodzę od tego, że to ja jako dyrektor pionu coś tam decyduję czy cokolwiek,
Bardziej potrzeba, i to nad tym pracujemy, bo to jest proces. Mój zespół w dużej mierze żył wcześniej w troszkę innej rzeczywistości hierarchicznej i dla części osób cały czas jest to wygodne, tak? I to jest cały czas pokazywanie, hej, my razem to tworzymy, hej, w tym obszarze to ty decydujesz, nie ja, nie czekaj na mnie. I teraz przechodzę do samej rekrutacji. To nie tyle wpływ COVID-u, co samo bardziej podejście do przekształcania pewnego rodzaju sposobu działania, kultury, tego niemarazmu, tak jak bardzo fajnie to nazwałeś. Rekrutacja to przede wszystkim zespół, bo to jest osoba do danego zespołu. Czyli ja w ramach rekrutacji jestem obok. My mamy podział na, ogłoszenie, gdzie w ogłoszeniu to są wartości istotniejsze, to czego oczekujemy na poziomie pewnych cech miękkich, pewnej pasji, pewnej właśnie odpowiedzialności, takiego chciejstwa działania, a dopiero potem jest kwestia tematów technicznych. Pierwsze spotkanie, które jest, to nie jest spotkanie ze mną czy z HR Business Partnerem, my tam jesteśmy czasami, ale wcale nie musimy być i ostatnio na spotkaniach rekrutacyjnych nawet ja albo specjalnie się spóźniam, albo w ogóle mnie nie ma, specjalnie się spóźniam, żeby dać przestrzeń zespołowi. Spotkanie pierwsze rekrutacyjne to jest spotkanie pod hasłem poznajmy się, czyli to jest zespół, ale to nie jest tak, że cały zespół, to jest zaproszenie, kto z zespołu chce się spotkać na takiej ala kawie czy wirtualnej kawie z osobą zaproszoną do nas. Zazwyczaj to są ze cztery osoby zespołu plus osoba z zewnątrz, która odpowiedziała na rekrutację. Zanim nawet do tego przejdziemy, to jest pierwsze, CV-ka, która do nas, u nas ląduje, no niestety jest CV, ona idzie do zespołu. Dlaczego do zespołu? Bo to zespół ma się wyrazić, czyli każdy z zespołu, się wyrazić, widzę, że warto się spotkać, widzę coś tam, co jest wartościowe. Ma to jeden minus, bo trochę więcej czasu na to poświęcamy, bo każdy z członków zespołu może, nie musi. Jeżeli nie, to widać, no nie zależy mu. Okej, to też jest jego postawa, jego wybór, ale to nie tylko jedna osoba i stamtąd jest, od strony zespołu jest feedback. Tak, chcemy się spotkać, na razie nie, poczekajmy. Nie, puśćmy zadanie to i dopiero na podstawie tego. Stąd jest informacja, jest w takim razie, chcemy się spotkać, organizujemy spotkanie. Pierwsze spotkanie jest poznajmy się, jest specjalnie symetryczne i to jest też tłumaczone osobie, którą zapraszamy, że to nie jest spotkanie, gdzie my sprawdzamy kogoś, to jest spotkanie, żebyśmy się poznali. Po to jest zespół, żeby zespół też mówił o tym, jak działa, co robi, co jest nie tak w firmie, coś do poprawienia i tak dalej. Po to, żeby uniknąć sytuacji, że ktoś wchodzi na pokład i nagle się okazuje, że a myślał, że to jest. To jest też taki filtr dla nas specjalnie, że jeżeli ktoś ma się zniechęcić, to niech się zniechęci na tym poziomie. Po tym pierwszym spotkaniu, znowu z naszej strony jest, czy chcemy się spotkać teraz na tak zwanym spotkaniu technicznym? I dla drugiej osoby też jest pytanie, czy chce się spotkać. Spotkanie techniczne w tej chwili jest online'owe, ono nie jest proste, bo to jest przynajmniej 3 godziny, gdzie my symulujemy tak naprawdę na bazie naszych kodów, naszych rozwiązań współpracę. Są 3 zadania, gdzie kandydat dostaje to, natomiast nie idziemy w kierunku nie, to ty zostań i sam sobie rób, bo to jest klasówka albo kolokwium albo cokolwiek. Nie, wcześniej dokładnie mówimy nie. Tak jak w projekcie pracujemy. Mam problem w projekcie, jest zespół, mam problem, to kontaktuję się, mówię ty, nie wiem, ty, daj mi jakiś clue albo pomóż mi. I wtedy sprawdzamy też z jednej strony świadomość techniczną, ale z drugiej strony świadomość zespołu współpracy, a od strony kandydata, kandydat dotyka bezpośrednio tych kodów, które my mamy, tych produktów, które mamy, tych technologii, które mamy, żeby rzeczywiście mógł powiedzieć, jak oni piszą, czy do bani, czy nie, jakie technologie, czy do bani, czy nie, czyli tutaj wzajemnie się odkrywamy. I na tym poziomie potem jest dalej, czy my chcemy i czy kandydat chce tak naprawdę. Bo na tym poziomie też nie chcemy ukrywać, że mamy dług technologiczny, dokumentacja w niektórych misjach jest do bani zupełnie, testy jednostkowe, przepraszam, takim slangiem w tej chwili rzucam, testy jednostkowe nie pokrywają nawet 50% na przykład, a tamte automaty i tak dalej, specjalnie po to, żeby nie było zdziwienia. I na tym poziomie dopiero nam wychodzi, ok, chcemy dalej,
To jest potem już następna rozmowa, już na poziomie kiedy, jak i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy transparentności wynagrodzeń na razie w tej firmie, nie będziemy mieć póki co. Więc to niestety jest potem już rozmowa ze mną, a docelowo chciałbym, żeby sobie zespół sam ustalał na bazie innych rzeczy i tak dalej, ale to jest daleka droga. I teraz wracając do twojego pytania, czy coś się zmieniło z powodu COVID-a? Nie. Online-owość weszła, natomiast samo podejście się nie zmieniło. Podejście ewoluuje niezależnie od COVID-a. Tak, tak. Proces macie bardzo podobny do naszego, czy my mamy podobny do waszego. Kolejność jest troszkę odwrócona, bo u nas ten interview z zespołem jest na koniec. My robimy na początek, bo jak wszystko przejdziemy, a zespół powie B, to nie, to szkoda mi energii, bo dla mnie tą jednostką podstawową jest zespół. To on jest ten decyzyjny. I dlatego, jeżeli na samym początku nie będzie chemii między kandydatem a zespołem, to nie świadczy źle ani o kandydacie, ani o zespole, tylko po prostu inaczej działają, to nie idziemy dalej. Szkoda prądu. Jasne, jasne, rozumiem. Ale dalej nie zrezygnowaliście jakby z tego zadania, dalej to robicie, w sensie nie idziecie na uległość, łatwość, bo jest ciężej. Po prostu dalej macie taki sam proces niezmieniony. Dalej robimy i powiem ci, czasami nas to boli, bo widzimy jak kandydata, którego mamy, z którym się umawiamy, raptem dwa, i on już jest wzięty przez inne firmy. I kusi nas, żeby z jednej strony tak tu i teraz skrócić, bo potrzebujemy ludzi na pokład, ale z drugiej strony hej, ale nie potrzebujemy człowieka, którego zaraz będziemy się męczyć wzajemnie, bo on też się będzie męczył u nas. Więc akceptujemy to, że jest trudno wziąć, ale mimo wszystko tego procesu nie zmieniamy. Przyspieszamy pewne etapy, bo jak wcześniej ten etap był rozciągnięty, bo tu projekty komercyjne i tak dalej, zanim znajdziemy czas, w tej chwili szybciutko, w ciągu praktycznie 2 do 3 dni jesteśmy w stanie te 2 rozmowy przeprowadzić, bo kiedyś to było rozciągnięte na 2 tygodnie, to skróciliśmy. Okej, to w ten sposób. Ale nie ze względu na sam COVID, tylko ze względu na rynek pracownika i dostępność kandydatów. Wiesz? Ten sam problem. Okej, dobra, odpowiedziałeś mi na moje pytanie. Czyli w sensie żadnych uległości, jedziecie z procesem, macie wymagania, oczekiwania, chcecie mieć tą chemię w zespole, tak, i nie bierzecie żadnych shortcutów i po prostu jedziecie z procesem. Chcemy mieć ludzi, którzy chcą u nas pracować. Jeżeli po pierwszej rozmowie kandydat, bo mieliśmy też jakichś kandydatów, jak się dowiaduje w trakcie rozmowy, że następny etap to są 3 godziny, on musi poświęcić czas, bo my też musimy, jednak mówi, to ja nie chcę. No to nie. No to znaczy, że my nie chcemy. My nie potrzebujemy ludzi do projektów, my potrzebujemy ludzi do zespołu. W związku z tym, jak kogoś bierzemy, to wartość bycia u nas w firmie to jest minimum 3 lata. Jeżeli ktoś jest krócej, to i on traci, i my tracimy. 3 lata jest to wzajemne takie uczenie się, jest to pewna specyfika branży i tak dalej. Dobra. Dzięki. To co? To przechodzimy do tego punktu właściwego pierwszego. W takim razie pierwszy punkt był, czy w ramach, bo cały czas ma 5 lajków, czy w ramach działania w pandemii lepiej sprawdził się model turkusowy działania firmy, czy nie? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Co ty myślicie? Znaczy, ja krótko co myślę, bo doświadczeniami, natomiast no, w momencie, kiedy pracownicy, współpracownicy mają decyzyjność, swobodę działania i sami decydują o zagospodarowaniu swojego czasu w kontekście wykonywanych obowiązków, projektów i tak dalej, to raczej rozumie się samo przez się, że organizacja, która funkcjonuje turkusowo versus ta, która pracuje klasycznie, no, na pewno weszła w ten COVID dużo łagodniej, w pewnych obszarach w ogóle może nawet nie zauważyła COVID-u w kontekście funkcjonowania samego życia zawodowego ludzi, którzy pracują w takiej organizacji. A jeśli chodzi o firmy klasyczne, no to wyobrażam sobie, że ciężej, tak? Dużo ciężej. No to tyle, no już, żeby nie przedłużać. Ja bym miał taką uwagę, czy pytanie, czy patrzymy też na aspekt techniczny, w sensie zmiana, tak, z takiego modelu pracy i czy jakieś tam, czy są narzędzia do takiej pracy i też może taka bardziej emocjonalno-psychologiczna, że tak powiem, tak, i tutaj jakby czy COVID jakoś coś, czy ten model turkusowy jakby, nie wiem, dał wsparcie ludziom, czy nie, to tylko taka moja, bo nie chcę może Dorota albo
tylko jest Dorota. Kamila jeszcze jest, ona się odzywa. Także może Dorota, bo nie, ja nie chcę znowu gadać przez 5 minut. Zastanawiam się, co powiedzieć, bo ja na to patrzę troszkę jakby z innej perspektywy i zawsze patrzę po prostu turkus, nie turkus, no albo firma to są ludzie i albo ludzie dostrzegli, że pojawiły się nowe potrzeby, że ta zmiana dla jednych jest łatwa, dla drugich trudna. I że dużo więcej czynników ma wpływ na to, jak ludzie przechodzą tę zmianę, bo dochodzą, bo to bardzo, znaczy to jest bardzo szeroki temat, bo dla jednych ludzi praca to jest miejsce, w którym wykonują i to dla nich była potworna zmiana, a dla drugich to jest forma aktywności. I mogą ją wykonywać z dowolnego miejsca, jest im bardzo łatwo się zaadoptować. Ci ludzie, dla których to jest forma aktywności, mają wypracowane jakieś swoje sposoby zarządzania sobą, żeby być w odpowiedniej kondycji do pracy. Natomiast ludzie, dla których to była zmiana miejsca na miejsce, zwłaszcza na miejsce, które związało się z pojawieniem się mnóstwa nowych czynników, tak, jak pogodzenie priorytetów rodzinnych, pogodzenie chociażby ci, którzy mają dzieci i konieczność zdalnej nauki i różne takie rzeczy. No, tu doszło bardzo wiele elementów, które mogły być dla różnych osób bardzo niekomfortowe. I teraz, jeżeli firma czy organizacja, ludzie w organizacji dostrzegli, że trzeba przyjrzeć się temu, jak budować tę nową normalność, jakie nowe potrzeby się pojawiły i one zostały zaadresowane, to się mogło sprawdzić. Jeżeli tej orientacji na dobre funkcjonowanie człowieka jako człowieka nie było, to nie. I pytanie, czy to jest ściśle wbudowane w turkus, czy nie? Ja patrzę tak trochę z innej perspektywy. Dla mnie turkus jest pewnym konceptem, wzorcem, do którego aspirujemy w swoich działaniach, który nas... Natomiast tu jest ważniejsze, w jaki sposób tworzymy tę organizację jako organizację ludzi, którzy ze sobą współdziałają i którym trzeba stworzyć odpowiednie warunki, żeby to współdziałanie było możliwe. Przy czym, kiedy mówię stworzyć warunki, to nie znaczy, że firma ma mi stworzyć, tylko jeżeli mówimy o organizacji, która aspiruje do turkusu, to wszyscy współtworzymy. To znaczy właśnie mamy otwartą, transparentną komunikację. Staramy się wzajemnie zrozumieć swoje potrzeby i je uwzględniać. Wzajemnie się inspirujemy, w jaki sposób te potrzeby można zaspokoić. No, to co taki prosty przykład, który bardzo często mi się powtarza, to jest to, że dla niektórych, to jest to, że dla niektórych osób jakby planowanie spotkań w kalendarzu się nie zmieniło. Wtedy, kiedy pracowali w biurze, to jednak konieczność przejścia ze spotkania na spotkanie to był ruch fizyczny ciała, który jest bardzo potrzebny. W tej pracy online tego ruchu fizycznego ciała nie ma, bo te spotkania są planowane tak samo, więc nie ma tego momentu fizycznego ruchu, który powoduje bardzo wiele zmian mentalnych w człowieku i które dają mu tę możliwość oderwania się od poprzedniego wątku, wejścia w nowy kontekst, mniej lub bardziej świadomie. I to jest jeden z przykładów takiej zmiany, która albo została zaadresowana, to znaczy wsparta jakimiś nowymi rytuałami, nowymi
zachowaniami albo nie. Takich przykładów no, może być więcej. To jest taki jeden konkretny, który myślę ilustruje to, co mam na myśli, ale jeżeli, jeżeli to, co mówię, jest mniej zrozumiałe, to zadajcie mi pytanie. Ja myślę, że tych wątków wpływających teraz, nie odejdźmy na razie od modeli działania, zarządzania, tylko na firmę, jest bardzo wiele, bo na pewno inaczej ludzie się czuli w branżach, które zostały dotknięte COVID-em na zasadzie, sorry, ale biznes stanął, w 100% stanął. Zupełnie inne wyzwania, idziemy na poziom bezpieczeństwa, nie tylko psychologicznego, ale wręcz ekonomicznego. I pytanie, co z tym fantem zrobić? Zupełnie inaczej mają się branże, które nie stanęły, ale z drugiej strony ta praca, która tam jest świadczona, nie może być realizowana na przykład zdalnie. To jak sobie w tym momencie firma i ludzie w tych okresach poradziły, a inaczej jest w branżach, które ze względu na COVID nagle się okazały, że one poszły diametralnie w górę, bo są takie branże, które no, teraz mają żniwa, że tak powiem. No. Natomiast abstrahując od tego, właśnie to jest kwestia tych różnych wymiarach, czy bardziej pomocne, to nawiązuje teraz Michał do tego, co na początku powiedziałeś, tak dość mocno w skrócie, jest paradygmat turkusowy, czy inne paradygmaty po prostu. Bo może też być dość często i najczęściej dane wszystkie firmy są w pewnego rodzaju drodze. Pytanie, na ile dojrzały jest dany paradygmat i staje się takim czymś, co stanowi pewne bezpieczeństwo, a na ile nie. Ja patrząc z poziomu, znowu specjalnie tak troszkę akademicko, poprzez filary turkusu, czyli patrząc poprzez samo zarządzanie, można powiedzieć, aha, ponieważ w tych firmach, gdzie idziemy na zdalność, zdalność dla sporej części było blokadą, czy ja ufam temu człowiekowi, czy on będzie realizował zadania tak, jak powinien realizować, czy nie i tak dalej. Jeżeli patrzymy z perspektywy turkusu, gdzie mamy filar samozarządzania, a podstawą samozarządzania jest zaufanie i potem idące bezpieczeństwo psychologiczne, o którym powiedziałaś, Dorota, to bym powiedział, dla turkusu nie miało to znaczenia. Tak? Czy pracuję tu, czy nie. Znaczenie mają, czy ja mam takie preferencje, czy mam możliwości w domu i tak dalej, ale one nie zależą od paradygmatu zarządzania. Czyli paradygmat zarządzania akurat tu pod tym względem samozarządzanie, jak już jest, no super. Nie mamy bariery, którą musimy przejść. Pełnia. Szczerze powiedziawszy nawet teraz, patrzcie, nie ubieramy się specjalnie, nie idziemy na wspólne spotkanie w jednym miejscu offline'owo, aczkolwiek byłoby fajnie, tylko jesteśmy u siebie w domach. Czyli w sposób naturalny ta pełnia została troszkę bardziej zmuszona poprzez to, że jesteśmy zdalnie, poprzez to, że też w takim razie dość mocno nam się zaczęły przeplatać wątki i firmowe, i zawodowe, i wątki domowe, bo wcześniej to było tak od, załóżmy, tak standardowo, od do wątek zawodowy, po wątek domowy. W tej chwili, będąc w domu, tak naprawdę to jest kwestia elastyczności, łączenia jednego z drugim. Z jednej strony to jest fajne, a z drugiej strony jest totalnym wyzwaniem, co zrobić, żeby nie było nam dość. I spora część osób w ramach różnych badań mówi, nie, ja mam dość pracy zdalnej, bo mi się to miesza, i szczerze powiedziawszy, za dużo mam w jednym momencie, to co Dorota powiedziałaś, w jednym momencie mam pracę, dzieci, prywatę i tak dalej. Jak mam sobie z tym poradzić? I to znowu, paradygmaty zarządzania nie mają na to wpływu, to jest kwestia każdego z nas, jak sobie z tym radzi i czy jest w stanie sobie to poustawiać, czy nie. Natomiast sam turkus, to w drugą stronę, COVID wspiera pełnię. Czy to dobrze? Nie wiem, ale wspiera poprzez to. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał stan tak zwanego powrotu do rodzaju i metodologii pracy sprzed COVID-u, bo home office w związku z sytuacją COVID-ową, to tak jak mówisz, to okej, okay, na każdego miało to inny impact, ale każdy też ma inny rodzaj warunków pracy z domu. Dokładnie. Wszelakiego rodzaju warunków, prawda?
Dla mnie generalnie nie było to żadnym problemem, bo ja w tym systemie pracy pracuję już ponad 10 lat, więc ja tak naprawdę tego praktycznie o tyle poczułem, że jak się pracuje non-stop tak naprawdę na home office, ważne jest, żeby z domu wychodzić. To jest moje osobiste odczucie, że ja oprócz tego, że pracowałem na home office, to lubiłem sobie popracować z kawiarni, lubiłem sobie popracować, zmieniać przestrzeń z restauracji, lubiłem sobie popracować z różnych miejsc w przestrzeni miejskiej, po to, żeby sobie urozmaicić ten swój pokój, który mam. Lubiłem też, ja jestem osobą, która zajmuje się sprzedażą, również oprócz zarządzaniem ludzi, to personalnym kontaktem z klientami, więc mnie na przykład brakuje kontaktu fizycznego z klientem i wyjazdów do klienta. I to samo wykazały moje wywiady pogłębione z pracownikami firmy z zespołów handlowych. Osoby, które przyzwyczajone były do tego, że praca handlowca polega na tym, żeby często jeździć, wizytować klientów. I to prawda, że w tej przestrzeni mojego obszaru biznesowego to ma najwyższy wpływ na skuteczność następnie i na wyniki, czyli bezpośrednie wizyty u klientów. Tym osobom, tym handlowcom bardzo tego brakuje. Ale to bardzo. Oni się nie mogą doczekać, aż się już ten COVID nie skończy, aż będą mogli wejść do swoich aut, pooddychać tym samochodowym powietrzem i jechać pospotykać z klientami. Ale zauważmy właśnie, że to... Osobiście też tego brakuje. Taka zmiana rzeczywistości, że nie spotykam się z ludźmi. Tym bardziej, że oprócz tego, że te osoby lubią się spotykać z ludźmi, lubią jeździć i im to sprawia satysfakcję, to dodatkowo zdają sobie z tego sprawę, że to ma bardzo duży wpływ na ich finalne wyniki i sukces w pracy. I tego im tak naprawdę, i tego im bardzo brakuje. Tylko ten czynnik znowu, to nie jest kwestia paradygmatu zarządzania, to jest czynnik ogólny, który wpływa. A trzeci filar, który jest, czyli ewolucyjny cel, moim zdaniem jeszcze bardziej COVID powiedział, hej, to właśnie w ten sposób patrzmy na adaptacyjność naszą w kontekście strategii, celów i tego, co się zmienia. Gdzie te strategie, które były układane w roku 2019 na rok 2020, tyle mamy sprzedać, tyle dobić tego i tego, poszły sobie ze względu na diametralnie zmienioną sytuację. Gdzie pod tym względem można powiedzieć, właśnie ta sytuacja pokazała, hej, nie układajmy planów i nie trzymajmy się ich na 100%, bo one mogą nie wypalić. Myślmy o pewnych kierunkach i w tych perspektywach dopasowujmy się do sytuacji. Czyli tak samo jak przy pełni, tak samo przy ewolucyjnym celu, wręcz powiedział, warto pójść w tym kierunku właśnie takim myślenia troszkę turkusowego pod względem planowania. Więc... Tak, no ja w ogóle odbieram i pracuję w takim systemie, w którym cele sprzedażowe tak naprawdę wykorzystuję wyłącznie do planowania w obszarze zaopatrzenia, tak, i produkcji. A nie koncentruje się w 100%, nie koncentruje się nawet w połowie na tym, żeby osiągnąć dany cel, ale żeby przepracować, skupiam się na drodze, a nie na celu. Bo i w momencie, kiedy po drodze zdaję sobie sprawę, że przekroczę mocno cel lub nie dociągnę do celu w jakimś tam, do jakiejś liczby, którą sobie założyłem i którą przekazałem do działu produkcji, do działu zakupów, to wtedy informuję, staram się z maksymalnie dużym wyprzedzeniem zaopatrzenie i produkcję, że ten plan, który podałem na następny, załóżmy, kwartał czy pół roku, on nie zostanie zrealizowany w takim stopniu i wprowadzam na bieżąco korekty, ale nigdy się nie koncentrowałem na celu samym w sobie, że muszę wykonać ten, też nie miałem danych, jakichś tam planów, z których byłem rozliczany, także akurat w tym obszarze miałem zawsze to, w tym konkretnym obszarze moje środowisko handlowe było bardzo turkusowe, że cele były po to, żeby ułatwić planowanie w firmie i ten i procesy operacyjne, a nie po to, żeby koncentrować się, żeby wykonać cel w związku z tym, że cel był powiązany z moim bonusem albo że
albo że mój szef wymagał ode mnie, że jak nie osiągniesz celu, to dostaniesz jak pałką po głowie, jak osiągniesz cel, to dostaniesz marchewkę, a jak osiągniesz wyżej niż cel, to dostaniesz 2, 3, 4, 8 marchewek. Nigdy tak nie miałem i uważam, że to jest prawidłowe podejście do handlowego obszaru w każdej firmie, mimo iż w niewielu firmach stosowane. Także tak jak komentując twoją wypowiedź, cele same w sobie, okej, one musiały być zrewidowane, musiały, tak jak mówisz, są branże i też jestem w stanie kilka wymienić, które mocno eksplodowały w górę w kontekście realizacji założonych planów oraz takie, które no, nie były w stanie zrealizować planów w związku z COVID-em i reakcji na to. Natomiast no, nie traktowałbym tych celów i tych planów w kontekście ja jako osoba, która od zawsze zatrudniała w handlu, jako coś, nad czym mamy się koncentrować w kontekście tyle mamy wykonać, koniec, kropka, tylko w kontekście punktu odniesienia do i reakcji w momencie, kiedy zbliżamy się do planu za szybko, żeby informować działy odpowiedzialne za zaopatrzenie klientów w produkty, że będzie więcej lub mniej odpowiednio wcześniej. To jest tak naprawdę praca, która o ile się pracuje w tym trybie pracy, to później jest łatwiej. Że zaplanować coś w kontekście punktu odniesienia, bo trzeba, ale postępować, droga jest dużo ważniejsza i to, co się w drodze dzieje, niż sam cel. Ale to no, tak jak powiedziałem, no, ta sytuacja covidowa jeszcze bardziej pokazała, że mamy świat WUKA, a bardziej nawet świat bania, czyli totalnie się wszystko zmienia, nie możemy przewidzieć, stąd dla mnie ten trzeci filar, ewolucyjny cel, tutaj poprzez to był dość mocno pokazany, że trzeba tak na to też patrzeć. Nie wiem, jak to u Ciebie, Rafał? Zgadzam się, na chwilę trochę musiałem wyjść, próbowałem słuchać w międzyczasie, na szczęście. Dla mnie, cześć Zerota. Dla mnie to jest też, ja nie wiem, ja to widzę znowu taki ten czynnik ludzki, o którym już wcześniej mówiłem, że jakby definicji definicjami sprawdzamy, pełnia, nie pełnia, ewolucyjny cel, samorządzanie i tak dalej. Natomiast no, bez tych ludzi to żadna firma nie ujedzie, taka jest prawda, tak? I to dla mnie to się sprowadza tak naprawdę, jeżeli firma ma ten naokoło turkusowe jakieś tam cechy, to wydaje mi się, że jest dużo łatwiej jakby zapewnić to poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, jakiekolwiek ono miałoby tam nie być, w firmie, która z założenia zmierza do turkusu, niż w firmie, która, tak jest moje zdanie przynajmniej, która twardo, że tak powiem, trwa w tych swoich jakichś tam sztywnych regułach, nie chce się adoptować, nie musi, tak? Każdy ma jakby tam swobodę. Także wydaje mi się, że dopóki firma, że model turkusowy na pewno ma cechy, które mogą wesprzeć ludzi, i inne firmy może, które nie są świadome tej, nie chcę nazwać metodologii, bo no, nazwijmy to turkusu, mogą, ale nie muszą, tak? Także na pewno nam jest jakoś, znaczy nam, grupie ludzi, którzy mają tą świadomość, turkusu jest po prostu łatwiej jakby zaadaptować się do tej sytuacji z COVID-em niż masz więcej narzędzi, masz tą wrażliwość, masz tę empatię, masz te cele i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że dopóki, że tak powiem, dbamy o zespół jakoś, w sensie takim bardziej świadomym, wiemy, co robimy, to jakby te cechy turkusu, o których ty wspomniałeś, zdecydowanie moim zdaniem wspierają ludzi, tak, w tym dążeniu i firmy, biznes, jakkolwiek to tam nazwiemy. Mi się pojawiła jeszcze taka jedna rzecz, taka jedna myśl, bo też na turkus dość mocno się patrzy jako coś modnego. I spora część, albo część firm mówi, jesteśmy turkusowa, ale w tle, bo to jest modne, bo cośkolwiek, bądź jesteśmy turkusowi, bo jesteśmy może w ramach wdrażania, bo właściciel powiedział, wow, bo to fajne. Z mojego punktu widzenia sytuacja covidowa, totalnie nieprzewidziana, też jest pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym. Firmy, które mówiły, że jesteśmy turkusowe w tej sytuacji kryzysowej, mogły się totalnie cofnąć, to jest złe słowo, bo w ten sposób mówimy, że inne kolory są gorsze od turkusu. Nie są gorsze, są inne, ale mogłem powiedzieć, nie, jest kryzys, ja tu rządzę. Teraz mnie słuchać,
musimy, ja, kapitan okrętu, nie pyskować, słuchać, bo tylko ja wiem najlepiej. Tak normalnie ja wam niby ufam, ale teraz to ja wam nie ufam. Ja będę wiedział najlepiej, jak to zrobić. Okay? Czyli COVID dla mnie jest takim fajnym papierkiem lakmusowym dla dojrzałości firmy do tego, o czym mówi, jak działa. Takie fajne spostrzeżenie. Nie wiem, jak wy to myślicie. Ja myślę, że to takie czyszczenie rynku, tak? To jest za każdym razem, jak jest kryzys, to wszystkie firmy, które są nieprzygotowane w jakikolwiek sposób, tak? Czy mówimy o takim kryzysie finansowym, czy jakimkolwiek innym, to ten rynek jest posprzątany po czymś takim, tak? I mi się wydaje, że tutaj jest też inny aspekt, bo oczywiście dużo branż tutaj bardzo mocno ucierpiało, także ja tutaj sympatyzuję. To nie jest tak, że ja tutaj mówię, że firma nie była gotowa i zbankrutowała. Nie, tutaj są czynniki ekonomiczne, dla których powiedzmy, nie wiem, hotelarstwo i cała gastronomia i tak dalej, to na pewno bardzo mocno odczuły. Także tutaj nie chodzi mi o to, czy była turkusowa, czy nie, po prostu była taka sytuacja finansowa i no, mogło się skończyć nieciekawie, tak, ale powiedzmy, jeżeli mówimy o jakichś takich firmach, gdzie może ten czynnik finansowy aż nie był taki istotny, tak? Czyli tutaj pewnie IT, nie wiem co jeszcze, jakieś tam gaming industry, wszystkie te rzeczy, które, że tak powiem, są na fali, jakieś streaming services albo jakieś content creators, jakkolwiek to nazwiemy, tak? To na pewno mają jakby teraz dobry czas dla siebie, na pewno z tego skorzystają. Zmierzałem do końca z tą myślą i teraz się zupełnie zgubiłem. Przepraszam. Było coś do tego, oczyszczeniu rynku, tak, i że wydaje mi się, że z jednej strony mamy czyszczenie rynku, bo firmy nie były przygotowane, nie chodzi mi finansowo, ale mentalnie, powiedzmy, do zmiany, a z drugiej strony inni nie muszą być w żadnym turkusie, żeby odczuć jakby pozytywy tego COVID-a, tak, finansowo, przynajmniej na takim aspekcie, także to też jakby inna strona tego, o czym ty wspomniałeś, Andrzej. Okej. A jeszcze takie pytanie przy okazji, a na co waszym zdaniem w aktualnej sytuacji, bo mimo wszystko przed COVID-em, a COVID się zmieniło, na co w aktualnej sytuacji winniśmy zwracać uwagę, czym się bardziej zaopiekować w tej chwili, która jest? W kontekście ludzi na przykład, w kontekście zespołów. To zależy, jak mocno mamy wypracowane zaufanie pomiędzy ludźmi a liderami i menadżerami, które nimi zarządzają. Znowu wyszło w wywiadach pogłębionych, że osoby, które zakomunikowały, że boją się, że ich szef, że mają dużo pracy, że pracują od rana praktycznie do wieczora, tak, że organizują się na tej pracy zdalnej jak potrafią, ale na pytanie, czego najbardziej się w tym momencie obawiasz w kontekście swojej pracy, padła odpowiedź pod tytułem: obawiam się, że mój szef może myśleć, że ja na tym COVID-zie się, kolokwialnie mówiąc, opierniczam, a ja naprawdę daję z siebie wszystko, ale boję się, bo on nie wie. I to jest kwestia tego, że fajnie, z jednej strony fajnie, że on nie wie, a że ty robisz to, co... a ty dajesz z siebie wszystko, bo to jest fajne, ale z drugiej strony, na jakim poziomie jest twoje zaufanie do szefa i pewnie w drugą stronę również, skoro ty się boisz. Ciekawe było to, że to była wypowiedź kilku osób, a z drugiej strony miałem wypowiedzi osób w całkiem innej, w całkiem jakby żyjące w tej samej rzeczywistości, ale nie boję się, wszystko jest w porządku. My z szefem mamy świetne relacje, mam zadaniowy tryb pracy, wiem, co do mnie należy, jadę, jest dobrze. Więc może być tak naprawdę środowiska w jednej firmie mogą być pomieszane. Tego wynikło. Są badania zrobione, znaczy natknąłem się parę dni temu, chyba przez ICAN Institute, w temacie benefitów. Jakie benefity w tej chwili oprócz płacowych są według ostatnich badań są na topie? Numer jeden, opieka psychologiczna. Numer dwa, też coś wokół wsparcia psychologicznego, co generalnie nam mówi, że taka sytuacja dla nas odizolowania mimo wszystko
tak patrząc nie jednostkowo, tak jak Michał, wiesz, ty po sobie patrzysz, tylko generalnie na społeczność, powoduje, że te relacje bezpośrednie, zastąpienie tego w sporej mierze relacjami online'owymi jest dużym wyzwaniem i powoduje pewien mętlik w głowie dla, generalnie patrząc na populację, dla sporej części ludzi. I to jest taki skok, który wykonaliśmy, który powinien trwać z 10 lat w rok, gdzie teraz my musimy do tego dojrzeć, co mi to robi w ramach relacji właśnie praca-dom, w ramach relacji ja, kontakt online'owy, brak kontaktu offline'owego itd., itd. To jest takie ciekawe spojrzenie, gdzie z drugiej strony może i fajnie patrzymy, mamy potrzeby jako ludzie zaopiekowania się sobą w danej sytuacji. Ale tu też padło, patrz Andrzej, bardzo ważne stwierdzenie, że to bardzo dużo zależy od tego, co siedzi u nas w głowie. Mhm. Od nas samych, jak postrzegamy, jak powinniśmy my pracować z perspektywy swojej własnej w domu i czy na przykład będziemy mieli do siebie pretensje, jeśli pomiędzy jedną a drugą godziną pracy przy laptopie pójdziemy zrobić pranie, wywiesić pranie, zrobić obiad na przykład i podać synowi, który ma zajęcie online, czy będziemy mieli do siebie pretensje, czy nie. Ja na bieżąco miałem kilka takich rozmów ze swoją małżonką, bo ona jest bardzo sumienną osobą i jak większość ludzi wylądowała na online, jest export menadżerem, ma dużo pracy przy laptopie i robi sobie tego typu przerwy. I przepracowaliśmy to, że nie powinna mieć do siebie pretensji o to, bo na początku miała. Mhm. Przelicz sobie czas pracy, który przepracowujesz w pracy przy laptopie, wykonując swoje obowiązki, oraz ten w domu, jeśli jesteś bardzo ciekawa, a jak nie, to zastanów się, czy te obowiązki zawodowe, które zrobiłeś w domu, wykonałabyś również w pracy, w kontekście zadań. I jeżeli tak, no to dlaczego masz do siebie pretensje, że w międzyczasie nakarmiłaś dziecko i zrobiłaś pranie? W pracy ten czas przeznaczyłabyś na gadanie z koleżanką z biura obok, albo zrobieniem sobie kawy, albo zjedzeniem sobie również posiłku i tak dalej, albo przejściem do innego działu, pogadaniem z kimś. Nie powinnaś mieć. I teraz wiem, że nie ma. I nawet mówi, ok, super. Dlatego ja wcześniej nawiązałem do tego, a chyba nie skończyłem, bo się zgubiłem w międzyczasie, że ciekawy będzie powrót. I to szczególnie w firmach zarządzanych klasycznie, kiedy ludzie zaczną komunikować, a ja bym chciała mieć home office od czasu do czasu, a ja bym chciał mieć home office, bo ludzie zdają sobie sprawę, zdadzą, czy też niektórzy z nich zdają sprawę, że tą pracę, którą wykonują w domu, ona wcale nie jest gorsza od tej, którą wykonaliby w firmie, a w międzyczasie są w stanie parę domowych obowiązków ogarnąć po to, żeby mieć wieczór wolny. I to będzie ciekawe, bo wyobrażam sobie, że wiele osób będzie naciskać tych klasycznych top menadżerów, nie urażając nas 50 plus wiekowych, którzy są przyzwyczajeni, a ci na home office, bo też się z tym spotkałem, oni tam gier robią, bo jak ja do nich dzwonię, to nie odbierają. Jak to jest? Robią na home office, są w pracy, jak ja dzwonię, to oni muszą odebrać. I oni zderzą się tak naprawdę z nową rzeczywistością, jak menedżerowie, specjaliści niższych szczebli będą im tłumaczyć, no okej, ale co ja gorzej zrobiłem, co mniej zrobiłem, czym zawiniłem oprócz tego, że nie odebrałem telefonu, jak potrzebowałeś, szefie. Mhm. To będzie super móc to obserwować. Na pewno nowa normalność nie będzie tą starą normalnością. Na pewno będą ciągoty do tego, co było przedtem. Natomiast jesteśmy w innym miejscu i to wzajemne tarcia pokażą, dokąd idziemy. Ja wiem, że w ramach mojej organizacji, bo ona częściowo jest softowa, częściowo produkcja sprzętu i tak dalej, będą dwie tendencje. Tendencja od strony mojego zespołu będzie taka, nie, ale my chcemy online'owo. Zdecydowanie, a przynajmniej hybrydowo, ale hybryda w ramach decyzji po naszej stronie. Ja ze swojej strony mówię, decyzja o organizacji jest na poziomie zespołu. Dla mnie są cztery warunki istotne. Efektywność, współpraca, rozwój i energia zespołu. O to trzeba zadbać, bo przy online'owości dość mocno istnieje ryzyko,
ryzyko w sensie zagrożenia, znowu, że odchodzimy od zespołowości, idziemy w kierunku jednak jednostkowości. Znaczy na to trzeba patrzeć, inne są narzędzia, inne sposoby budowania w takim razie. I tylko tyle. Natomiast no, masz rację, Michale, nowa normalność, zobaczymy jak będzie wyglądać, no, po prostu. Bardzo jestem ciekawy. No. Dobra, jest 10:53, szanowni. Czy jeszcze coś chcemy na koniec? Rafale? Nie. Ja tylko może, znaczy coś będzie mnie, ale powiem tylko, że to wszystko zależy jakby od kultury firmy, tak? I że tak naprawdę, jeżeli w firmie mamy kulturę właśnie tego zaufania, mamy jakieś tam wartości, które są wspólne i tak dalej, to mi się wydaje, czy to jest praca zdalna, czy nie jest zdalna, no to tutaj jakby znowu tak jakby może ta przewaga tego turkusu tutaj się pokazać, tak? Ale no nie wiem, jakbym miał szefa, który do mnie dzwoni i pyta się mnie, czy zrobiłem to, co miałem zrobić, albo że czuję się zagrożony, bo mój szef nie wie, że ja coś robię, tak? No to ja bym nie chciał pracować w takim środowisku. Doświadczenia własne. Tego się tak sprowadza. Znaczy, ja wręcz paradoksalnie powiem, że przy pracy zdalnej kontrola, to znaczy są narzędzia, które pozwalają na zdecydowanie lepszą kontrolę niż przy pracy w biurze. Tutaj nie ma nic takiego. Tak, ale to jest w ogóle, jak ja czytałem o tych narzędziach, to po prostu no, permanentna inwigilacja. No to, nie, to ja po prostu nie rozumiem w ogóle czegoś takiego. Nie? Znaczy, no, niektórzy mają taką potrzebę. No, bez dwóch zdań, ja też wychodzę z założenia, że to nie jest kwestia pilnowania ludzi, bo jak mamy być zarządcą pilnującym ludzi, to nie. To wspólnie pilnujemy zadań i celów, które mamy do osiągnięcia. I poprzez to sobie patrzymy, jak nam idzie, ale to wspólnie, a nie na zasadzie, że nie, to ty za mało kodu napisałeś i tak dalej, bez sensu. Nie, no, zobaczymy, jak to będzie po prostu. Masz rację, Rafale, bez dwóch zdań, kultura organizacyjna jest tym czymś, czego nie widać, a ma bezpośredni wpływ na efekty, na sposób działania i tak dalej, na to, co widać. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, ona jest tą bazą, która powoduje, że tak, a nie inaczej działamy. I ta kultura organizacyjna jest najważniejsza. Coś mnie chyba urywa, bo widzę was zamrożonych, no, troszkę. Coś urywa, ale ja Michała widzę poruszającego się, także myślę, że to dobra. Dobra, to mamy 10:55, to może rundka zamknięcia, czyli z czym wychodzimy, tak jakbyśmy mogli sobie zrobić. Michale? Znaczy ja na pewno z kilkoma inspiracjami, popartymi linkami wrócę do NVC, żeby troszkę głębiej poczytać. Ostatnio byłem mocno i będę mocno skoncentrowany nad obszarem samozarządzania, które jest kluczowe w związku z wdrożeniem, które gdzieś jest w tym momencie takim jednym z moich priorytetów. Ale na pewno te linki rozszerzające moją wiedzę na temat NVC, na pewno badania, stronę, którą też ty wrzuciłeś do konwersacji, czyli zaciekawiłeś mnie najnowszymi badaniami a propos aktualnej topki benefitów w firmie wynikających z badań. Zaskoczyłeś mnie, więc chcę o tym poczytać. Jeszcze parę innych rzeczy by się na pewno znalazło. Ten cytat, który mam zapisany z Rafała, mam zapisanego parę ciekawych treści. Ja będę do tego wracał i będę korzystał. Super, dzięki. Rafała, jak ty? No ja pozytywnie. Podoba mi się, wiem, że to może też nie jest dobre dla ciebie czy dla turkusu, ale podoba mi się kameralność, w sensie, że jest mało osób, że wszyscy mogliśmy dyskutować. Ja wiem, że jak jest więcej osób, to mogliśmy się podzielić na pokoje i mieć ten sam poziom dyskusji, także to mi się bardzo podobało. Otrzymałem odpowiedź na moje pytanie, to też było dla mnie ważne, także się cieszę, że tutaj przynajmniej myślimy podobnie. No i dużo inspiracji, trochę linków do przeczytania, także tak, jestem na tak. Super. Dziękuję. Olego, a jak tobie? No, Olek na podsłuchu tylko w tej chwili już. A dla mnie fajnie, ja lubię rozmawiać i w temacie tej kameralności, Rafale, ta kameralność w ramach turkusowych śniadań w Łodzi jest wtedy fajna, kiedy właśnie robimy dyskusję. Kiedy nie mamy, ktoś prowadzi, jest gadająca głowa czasami,
bo chcąc nie chcąc, mimo wszystko wszyscy puchamy i to jest zawłaszczenie. Czasami jest to fajna wartość, bez dwóch zdań, ale czasami jest tak, że chcielibyśmy pogadać, więc raz na jakiś czas właśnie tego typu różne tematy chcemy rzucać, żeby mieć ten obszar do wzajemnej wymiany wiedzy, bo wszyscy mamy w głowach fajne rzeczy. Więc każdy z nas tutaj może kreować to spotkanie i dla mnie to jest ta wartość, więc wielkie dzięki za uczestniczenie i podzielenie się swoimi przemyśleniami, swoimi takimi i problemami, i wizjami i tak dalej, bo to bez dwóch zdań jest wartością. Dzięki, Michale, za powiedzenie o wademekum menadżera turkusowego. Ciekawie zabrzmiało. Trzymam kciuki, jestem ciekaw. Też trzymam kciuki, też jestem ciekaw. Jak to będzie wyglądać. No i generalnie chyba tyle. Następne turkusowe śniadanie w Łodzi będzie jak zawsze w pierwszą środę miesiąca. To chyba będzie tym razem 2 czerwca, o ile mi pamięć nie myli. Zaproszenie będzie bodajże w przyszłym tygodniu i tym razem będziemy mieli spotkanie z Andrzejem Jeznachem. Troszkę wokół tej książki, która wyszła wczoraj formalnie, a troszkę na bazie tej książki bardziej pogadanie o tym, o turkusowym liderze i o tym, jak ma się organizacja, jeżeli ten turkusowy lider, czy ten lider wychodzi z organizacji. Co się z nią dzieje? Taki fajny wątek Andrzej Jeznach pociągnął na spotkaniu u profesora Andrzeja Jacka Biklego i to jest spojrzenie, które nie jest pokazywane. A on bardzo fajne spojrzenie pokazał tak trochę, hej, hej, uwaga, a co się dzieje dalej? Na ile organizacja jest dojrzała bez lidera? Jakie warunki muszą być spełnione? I sporo pytań wartościowych postawił i myślę, że o tym podyskutujemy za miesiąc w Łodzi. I zapraszam, bez dwóch zdań, będzie fajna wartość. Film z tego nagrania, jak tylko tutaj się uporządkuje, to w ramach tego tygodnia będzie udostępniony na YouTubie, będzie udostępniony też pod linkiem do zaproszenia na Meetupie, jak też na Facebooku. To ja ze swojej strony, co mi zostało, jest 11:00. Dzięki wielkie za spotkanie. Miłego dnia, miłego miesiąca i do spotkania za miesiąc. Dzięki bardzo. Jasne. Dzięki. Cześć. Cześć.